Jeśli chodzi o tutaj ten bardzo na miejscu żart związany, żeby czekać na panią prezydent, pan jest dla nas, to ja pozwolę sobie odczytać maila, jaki dostaliśmy wczoraj o godzinie 17.50, bo myślę, że to państwa będzie zainteresuje. Zostaliśmy takiego maila od asystenta wiceprezydenta Krzysztofa Piątkowskiego, od pana Sebastiana Wójka. I cytuję. Szanowni Państwo, pragnę bardzo serdecznie podziękować za propozycję udziału w organizowanej przez Państwa debacie, bo Łodzianie decydują, podwyżki czynszów w lokalach komunalnych tak czy nie, która została zaplanowana na 22 sierpnia. Jednocześnie pragnę poinformować, że przedstawiciele miasta nie skorzystają z Państwa zaproszenia do udziału. Więc tak magistrat rozmawia z mieszkańcami. To my nie będziemy zainteresowani głosowaniem w przyszłym roku. Więc tak, to jest kolejna rozsądna uwaga, ale myślę, że przejdziemy do niej i pociągniemy ją w dalszej części debaty. Ja chciałbym Państwu przedstawić osoby, które dzisiaj będą rozmawiać, również z Państwem, bo zasady są tej debaty takie, że część czasu poświęcamy oczywiście na wypowiedzi naszych panelistów, ekspertów, natomiast część oddajemy zawsze mieszkańcom, osobom, które przychodzą na debatę, tak żeby po prostu to była interaktywna rozmowa, a nie nasiadowa, jak na przykład na uniwersytecie wykładowa debata. Więc po pierwsze zacznę od najważniejszej osoby, czyli przedstawiciela mieszkańców. Pana Piotra Nowakowskiego witam. Państwo pewnie znacie, więc nie muszę przedstawiać. Druga osoba to pani Hanna Gil-Piątek. Pani Zdrowów Miejskich, znana społeczniczka od lat działająca na rzecz dobra wspólnego również przez wiele lat w Łodzi. I jeszcze mamy trzecią osobę, Michała Rudzkiego. Stowarzyszenia Wolne Miasto. I pewnie też Państwo kojarzycie, tutaj Pan Michał bardzo intensywnie informował jeszcze w czasach, kiedy pracował w redakcji Tu Łódź o Państwa temacie, wyzwaniach i kwestiach związanych z podwyżkami. Struktura debaty też jest taka, że najpierw jest kilka pytań związanych z diagnozą, czyli o co w ogóle chodzi w całym temacie, czyli próbujemy znaleźć odpowiedź, co tak naprawdę jest problemem, a może mówiąc tak konstruktywnie, co jest wyzwaniem, a później będziemy szukać rozwiązań. No dzisiaj aż się prosi, żeby te rozwiązania przedstawili przedstawiciele magistratu, natomiast no, niestety taka ciekawostka, może od razu, jak Państwo myślicie, ile osób jest zatrudnionych w Urzędzie Miasta Łodzi we wszystkich jednostkach organizacyjnych, czyli również ze szkołami, czy z placówkami opieki? 8 bez szkół. 30 tysięcy we wszystkich jednostkach organizacyjnych plus spółkach miejskich, tak, komunalnych. Więc no po prostu zatrudniają 30 tysięcy, niestety pani prezydent nie mogła znaleźć jednej osoby wśród tych 30 tysięcy, która by po prostu tutaj mogła zasiąść i nam pewnie czas powiedzieć. Dobrze, panie Piotrze, ja bym do pana pierwsze skierował pytanie. O co chodzi? Dlaczego Państwo protestujecie i dlaczego jest tutaj problem jakiś? No najprostszą odpowiedzią na pytanie o co chodzi, jak się pytamy o co chodzi, a nie wiemy o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Chodzi o to, że miasto podniosło na czynsze od 1 maja stawkę bazową o ponad 40%. Jest to podwyżka no niespotykana w skali kraju. Bo jak tak analizowaliśmy, to nie znaleźliśmy żadnego produktu, który był taką cenę zdrożył. Faktem jest, że przez kilka lat nie było podwyżek kwoty bazowej w mieszkaniach komunalnych. No i zaapelowaliśmy do miasta na początku, żeby, no rozumiemy, że podwyżka jest konieczna, dlaczego taka? No nie dostaliśmy do tej chwili
konkretnego uzasadnienia, dlaczego podwyżka tak duża. Czyli zaraz, zrozumieć dobrze tą sytuację, czyli jest podwyżka 40% i nie ma uzasadnienia na piśmie ze strony magistratu, dlaczego akurat 40%, a nie 38%? Jest uzasadnienie, ale bardzo enigmatyczne, to znaczy no, miasto potrzebuje dużo na remonty, wiele kamienic w Łodzi jest wybudowanych przed rokiem 1900, jakiś tam procent między 1900 a 1939, czyli do rozpoczęcia II wojny światowej, i te kamienice się po prostu sypią. Miasto nie ma pieniędzy na ich remonty, a wymagają one kapitalnych remontów, więc podnoszone są czynsze. Ale chcę powiedzieć, że nasze bloki na Olechowie, Janowie, na Liściastej mają około 20 lat i też się sypią. I nic w nich robione nie jest. Mimo że my jesteśmy akurat mieszkańcami w większości, którzy płacą, bo gro mieszkańców mieszkań komunalnych nie płaci tego czynszu. No i miasto podnosi stawkę bazową, żeby znaleźć pieniądze. I to jest jaki czas ta podwyżka? Kiedy to się dokładnie działo? Żeby było to jasne dla tych, którzy będą oglądać tę debatę i nie znają szczegółów. Wypowiedzenia stawki bazowej dostaliśmy w styczniu. Trzymiesięczne wypowiedzenie, luty, marzec, kwiecień, no z 1 maja te czynsze weszły w życie, także już kilka miesięcy je płacimy. I co się zadziało dalej? Jak dostaliśmy te wypowiedzenia, to się skrzyknęliśmy wśród mieszkańców i zaczęliśmy zbierać podpisy sprzeciwu. I 24 lutego złożyliśmy w mieście około 1800 podpisów sprzeciwu z mieszkańców Pluchnika, mieszkańców Liściastej, no Olechowa oraz Janowa, tam gdzie są mieszkania komunalne. Później dołączyły się do nas inne lokalizacje, jak Wróblewskiego, Cieszyńska, o ile dobrze pamiętam, na Górnej. I w sumie miasto otrzymało około 2500 podpisów sprzeciwu. I jak mówi kodeks postępowania administracyjnego, miasto maksymalnie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni, powinno udzielić odpowiedzi na petycję mieszkańców, nawet na pojedynczego mieszkańca. No niestety nic się w tym temacie nie działo. Czyli po 30 dniach nie dostaliśmy? Nie, absolutnie, po 60 dniach też nie. Zaczęliśmy blokować sesję Rady Miejskiej. No i grupa naszych tu mieszkańców wpadła na genialny pomysł, żeby uwidocznić ten protest przy przyjeździe delegacji na organizację Expo 2022. No i pani prezydent, widząc grupę z transparentem stop podwyżką, wiadomo, że zagraniczni goście by tylko zobaczyli ten znak stopu, nie bardzo by wiedzieli, o co chodzi, myśleliby, że to jest proces przeciwko Expo, absolutnie nie. Pani prezydent powiedziała, że chętnie się z nami spotka, żebyśmy nie robili zamieszania. No i spotkało się dwukrotnie, ale te spotkanie to było mucenie słowa. To bardzo dobry pomysł państwo mieliście. Jestem pod wrażeniem, że się tak wykorzystali, ale rozumiem, że pani prezydent była na tyle sprytna, że zrobiła unik, tak? Ciągnęła mnie na bok i powiedziała, że ona generalnie nie jest zainteresowana braniem udziału w przyszłorocznych wyborach. Bo to jeszcze było w okresie, kiedy wiadomo było, że PiS wprowadza ten kadencyjny, tak? I ona powiedziała, że i tak na mnie tych czynszów nie obniży, nie pójdzie nam na rękę, bo ona nie jest zainteresowana kandydowaniem. A teraz miesiąc temu podczas rozmowy zaczęła jeszcze zmieniać się jakby tą. Tak? Ale to pana osobiście tak powiedziała? Tak. Pan to słyszał? No, ja tam byłem. Jeżeli można, bo ja tutaj byłem wtedy na samej tej sesji, w ogóle to było świetna akcja, tak? To było, nie wiem, że było świetna akcja, bo przykład państwa mi pokazał. Trzeba koledze Mariuszowi podziękować, bo to była inicjatywa. Tak, ja wiem, że to co powiem, to jest brutalne, tak? Ale no, na państwa przykładzie mogłem zauważyć po prostu, jak się robi politykę. Pseudopolitykę, taką brutalną pseudopolitykę, tak? Ja wiem, że my tutaj rozważamy, czym jest polityka, ale to szanuję pojęcie polityki. No dobrze. To akurat ja byłem na tej sesji Rady Miejskiej, później akurat poszedłem. Naprawdę to była rozmowa, po prostu można powiedzieć, no, za takimi
banerami za różnego przedstawiającymi Łódź, tak? Że tak. Było naprawdę odciągnięcie państwa i po prostu było na zasadzie, okej, musimy coś przyklepać. Dlatego, że tu przyjeżdża bardzo ważna misja akredytacyjna z Międzynarodowego Biura Wystaw Światowej i z racji, i od tego będzie zależała nasza ocena co w kwestii Expo, a tu coś takiego społecznego się dzieje. A jeszcze właśnie w kwestii Expo to się dzieje. Ale kto tak mówił, że trzeba coś przyklepać? Nie, to była moja ocena. To jest moja ocena, że tutaj jednak jakieś rozmowy trzeba przyklepać, dlatego że też w kwestii samego Expo, no to jednak jednym z punktów było to, że społeczeństwo się godzi na Expo. A jak teraz społeczeństwo ma się godzić na Expo, skoro ktoś protestuje? Tak, to też było bardzo, bardzo ważne, bardzo znamienne. No ale no niestety, no tak jak tutaj Państwo powiedzieliście, to dało tylko po prostu początek rozmowy. Protest dał początek rozmowy, a nie jakiś rozwiązań. Czyli czy Państwo musieliście zająć balkon, protestować, też ośpiewanie hymnu narodowego i bardzo dużo emocji tam było wśród Państwa. Później było zerwany, że tak powiem, obrad i później była szybka akcja właśnie na dworcu Łódź Fabryczny. I akurat, no... Nie wiem, czy to jest mi się tak, no, że wracała z Warszawy, tak? Bo to oczywiście to było całe, że tak powiem, cały proces, tak? No to było, przecież ta cała misja akredytacyjna była z Warszawy, w Łodzi, później finalizacja też była w Warszawie. Więc to jest tylko moje wypowiedzenie. To była uzupełnienia pana? Tak. Ja naprawdę bardzo czuję, że brak kogoś ze strony miasta, który gościom też przybyły, dlatego że jakby brakuje mi tego uzasadnienia, to znaczy mieszkalnictwo. Chcę powiedzieć, że tak, z jednej strony jakby mam doświadczenie w takim bardzo mocnym ruchu protestu też z obsługowaniem rady, akurat nie z Łodzi, a z Warszawy się prowadził ogromny protest przeciwko trasie ekspresowej, która miała przeciąć osiedle, no to były dystansy, nie było wątpliwości. Tak, no to się zmieniały, metody się nie zmieniały. Ale metody po stronie władzy, tak? Po stronie władzy, czyli takie rozwiązanie, tak samo rozwiązanie odpowiedzialności i tak dalej. Ale też jakby zrozumcie Państwo, że w momencie, kiedy już dochodzi do takiego starcia, takiego mocnego konfliktu, znaczy, to czasami rzeczywiście jakby nie wiadomo, jak się zachować. W momencie, kiedy władze są postawione pod ścianą, to one nigdy nie zareagują dobrze, bo się nie zdejmuje spodnie po prostu w pewien sposób. I z drugiej strony, jakby mam za sobą ten trzyletni podział przeciąg z administracji publicznej, gdzie w mieście o wiele mniejszym odbyłam się takim jak Grupy Wielkopolski, który był wydział odpowiedzialny za politykę mieszkaniową, tak, i zajmujący się między innymi współpracą przy ustalaniu polityki czynszowej, przydzielaniem mieszkań, tak, czyli wiem, jak to można robić. W mieście o mniejszej skali, gdzie na przykład nie jest problemem zrobienie programu mieszkania do remontu, co przez wiele lat w Łodzi nie mogło się stać, bo była jakaś tam bariera nie do pokonania, bardziej realnościowa niż prawna. Ale też chcę powiedzieć, że jakby nieobecny tutaj przedstawiciel Urzędu Miasta, to bym Państwu powiedział, gdyby się gdyby tutaj przyszedł, tak, że mieszkalnictwo jest w ogóle takim obszarem, który jest bardzo, bardzo trudny. I teraz, co mogę powiedzieć o tej podwyżce czynszów, która gdzieś tam po urzędzie już od pewnego czasu długiego chodziła. To znaczy, taki pomysł, już kiedy ja pracowałam w urzędzie, to mówiło się o tym, że bardzo długo ta stawka bazowa nie jest podwyższana, że ona jest niższa niż w innych miastach. Była niższa, ale też wyższa od niektórych miast. 2014 rok, początki rozmów, tak? Tak. I teraz jakby w wyniku czego to tak się dzieje? W wyniku tego, że są regulacje na poziomie państwowym, ustawowym, które są dość wadliwe i one w tej chwili jakby mają podlegać reformie. Ta reforma, pierwsze zmiany ustawy wyszły do konsultacji bodajże w październiku czy w listopadzie, jesienią zeszłego roku. I tam były dość dobre rozwiązania, które pozwoliłyby na to, żeby jakby wyjść z obecnego klinczu. Na czym polega obecny klincz?
ano na tym, że niektórzy czekają w kolejce na mieszkanie 17-20 lat, tak, albo się nigdy go nie doczekują, a niektórzy, chociaż szczerze mówiąc ich dochody już wskazują na to, że mogliby znaleźć mieszkanie gdzieś na wolnym rynku, dostają je tak naprawdę dożywotnio, tak, i nie można w żaden sposób zweryfikować, czy te osoby, czy jakby ta pomoc w postaci pomocy mieszkaniowej tak naprawdę im się należy. No są takie osoby, Państwo znacie swoich sąsiadów, jesteście lokatorami mieszkań komunalnych, wiecie o tym i widzicie różne sytuacje. I teraz jak miasta starają sobie radzić się w tej sytuacji, w której lokatorom mieszkań komunalnych, którzy rzeczywiście tak naprawdę poradziliby sobie zupełnie na wolnym rynku, mogliby wziąć kredyt, dlatego że na przykład zaczęli bardzo dobrze zarabiać, albo ich sytuacja się polepszyła, że w tym państwie tak nie ma. To znaczy wszystkie miasta, wszystkie państwa, które mają dobrą politykę mieszkaniową, weryfikują od czasu do czasu sytuację lokatorów w swoim zasobie, tak? Bo on ma tak naprawdę funkcję pomocową. I to nie chodzi o to, żeby kogoś usuwać z tego mieszkania na siłę, tylko chodzi o to, żeby on ponosił wydatki jakby trochę bardziej adekwatne do tego, na co dostać. Więc jakby miasta radzą sobie z tym w różny sposób. I na przykład tak jak w Trójmieście, to bodajże w Gdańsku sobie się stało, albo w Gminie, już nie pamiętam, w których z tych miast, podwyższono stawkę bazową, bo to też jest regulowane ustawowo, do, no właściwie na maksa, tak? Na maksa po prostu podjechano ze stawką tam pod 8 zł bodajże i od tego zaczęto udzielać obniżek. Bardzo podobny pomysł, z tego co wiem, miał być zastosowany w Łodzi. Kiedy popatrzyłam na ogłoszenia na mojej wspólnocie, na drzwiach mojej wspólnoty mieszkaniowej, która jest mieszana, trochę jest własności miasta również, to tam rzeczywiście jakby wypiska tych obniżek była. Tylko że wiecie Państwo, znowu jakby z praktycznego punktu widzenia, dla urzędników to jest ogromna praca poznać Waszą sytuację. Ile jest mieszkań w zasobie komunalnych? Ile lokatorów musi przyjść? Ile jakby podań o to, żeby ta stawka została obniżona, to jest jakby bardzo trudne. I też wydaje mi się, że to, że Państwo protestujecie, koniec końców jakby jest, przyczyna tego leży w tym, że to nie zostało zupełnie wynegocjowane z Państwem, to znaczy z mieszkańcami, gdzieś zabrakło komunikacji. I tego bym upatrywała w podejściu poprzedniego prezydenta, który się zajmował mieszkalnictwem. Ja się nie dziwię, że nikt z miasta nie przyszedł na tę debatę, bo musiałby zbierać, bo przepraszam, panu prezydencie Jabłońskim, który no, nie chce się wyrażać, jak państwa traktował, tak, jako lokatorów i jak się o państwu wyraża. No, miał na to przyzwolenie, panie prezydent. No, przepraszam bardzo. W związku z tym, co mamy rozgrzeszyć polityków, bo pan Jabłoński już nie mieszał nie tej funkcji. To jeszcze był pan wstępnym jeszcze. Czy panu wstępnym uzyskaliśmy jedną rzecz. Ja mówię o nowym budownictwie Janów Oleków, który zrozumiał sytuację, gdzie Janów Oleków przez kilkanaście lat ponosił kosztów czynszu 160% stawki bazowej. Bo rozumieliśmy, no podpisaliśmy takie umowy, jest to mieszkanie nowe i po iluś latach właśnie to, o czym pani mówi, miała ta stawka maleć. Ta stawka zmalała przy panu wstępniu, owszem, po czym pan Jabłoński zrobił. Ale na skutek naszego sprawy. Oczywiście to się nie zrobiło samo. Nie, to się nie zrobiło samo. Kiedy był ten protest? 2013. Natomiast nie możemy rozgrzeszyć urzędników tylko na to, że pan Jabłoński został zwolniony za swoją przeszłość. Ktoś ponosi tego konsekwencje. Jest ciągłość. Oczywiście. Jest ciągłość. Ktoś ponosi konsekwencje. Ja tylko chcę powiedzieć. Czyli konsekwencje my ponosimy. My. Tak. Że coś nie zostało wynegocjowane. No nie wszyscy urzędnicy są nawet na bardzo wysokich szczeblach przekonani do partycypacji. Czyli do prostej czy trudniejszej w tym przypadku rozmowy z państwem, która naprawdę powinna się odbyć i powinno to się odbyć w jakiś, nie wiem, turach, no tych mieszkań jednak mamy w zasobie ponad 40 tysięcy, tak, więc powinno to iść jakimiś partiami, tak jak mówię, pani prezydent też spotyka się na spotkaniach z mieszkańcami w różnych ważnych sprawach, no tutaj też chyba zabrakło takiego dialogu i no i doszło do takiej ostrej konfrontacji. Ja spytam pani Piotrze, jak były wiceprezydent Jabłoński państwa traktował? Bo to też jest informacja ważna dla tych, którzy będą oglądać tę debatę, a nie znają sytuacji, nie wiedzą, nie interesują się tym aż tak mocno jak państwo. Co tam się takiego działo? Pan wiceprezydent Jabłoński wypowiadał się w mediach po prostu w sposób urągający nam i odrażający nas.
ani razu nie chciał się z nami spotkać. Pomijamy ten fakt, że organizowaliśmy też protesty przed Urzędem Miasta. Chyba w kwietniu, tak? Ja dobrze pamiętam. Przed Urzędem Miasta i absolutnie. No, na spotkania do telewizji, w ogóle dwukrotnie w telewizji łódzkiej nie zjawił się nikt z władz miasta. Raz był to program lokalny taki po wiadomościach dnia, a drugi raz był prowadzony przez panią redaktor Michalską, czy Michalak, Łodzią po regionie, taki dłuższy program trochę, też nikt z władz miasta się nie zjawił, byli tylko przedstawiciele mieszkańców, jakiś niezależny radca prawny. Także jak miasto nas traktowało, no to a jakie wysuwał pan prezes Wielkopolski argumenty w tej debacie? No, twierdził, że ta podwyżka i tak jest zbyt mała w stosunku do potrzeb miasta, że docelową kwotą podwyżki jest kwota bazowa 12 zł i że nawet uzasadnił, że miasto utrzymuje mieszkańców mieszkań komunalnych. No, parę razy to stwierdził. Była na wywiadzie, którą mi udzielał. Powiedział wprost, że i tak się siak. Było postawione pytanie, kto do kogo dopłaca. Okazuje się, że no, jego zdaniem to miasto dopłaca właśnie mieszkań. I on stawił tutaj bardzo, bardzo jasną taką linię, że jednak coś po prostu trzeba zrobić, dlatego że no, tutaj to mienie jest w bardzo złym stanie. I to jest tak, że to jest moje osobiste zdanie, to też bardzo proszę, żebyście mnie Państwo dobrze zrozumieli. Plusem Państwa, że tak powiem, problemów, czy też tego protestu jest to, że w końcu ktoś, tak, czyli media, ogół społeczeństwa, zaczęło się interesować, proszę? Zaczęli zauważać to, w jakich warunkach Państwo mieszkacie. Bo kiedy ja po prostu z niektórymi z Państwa rozmawiałem, czy ktoś mi po prostu podsyła materiały, to po prostu stan techniczny niektórych budynków jest zatrważający. Nie wiem, co się działo, ja też nie byłem dziennikarzem, nie wiem, co się działo przez wcześniejsze lata i na co szły po prostu Państwa pieniądze, które płacicie. Tak? I to jest właśnie kwintesencja tego, że jest to mienie komunalne, jest to mienie nasz wszystkich. A nagle okazuje się, że ja dostaję w wiadomościach to, że który jest tutaj z panią, też od innej właśnie znajomej, która protestowała w tym proteście, że leje już się woda, tak? Że część budynków jest po prostu z bublami budowlanymi. Że część. Proszę? Dziury. Co z Państwem rozmawiałem, to po prostu to wszystko wychodziło. I to nie jest tak, że to nagle zrobiło się od razu, tak? Ten proces całej dekapitalizacji i, że tak powiem, niszczenia tych budynków, on trwał. Samorząd nic nie robił i nagle właśnie ten wzrost opłat ma również jest tak argumentowany, że ten wzrost ma być przeznaczony na remont, tak? Czyż na doprowadzenie Państwa budynków do jakiegoś stanu. Tylko, że ja jakoś w to nie wierzę. Po prostu my też. O właśnie. Pan podsumował pewien pomysł, proszę pana, bo jeżeli jest tych mieszkań takich domów w złym stanie technicznym bardzo dużo, może po prostu należałoby jako organizacja lokatorska, czy może teraz państwo, czy może my sami pojedynczo, napiszmy do Straży Pożarnej o przeprowadzenie kontroli. Niech Straż Pożarna na przykład wypowie się oficjalnie, że na przykład była na kontroli budynku X, budynek X jest dobry, w porządku, ale że budynek X na przykład się może zawalić za pół roku, to jestem ciekawy, czy taki pan strażak się wtedy podpisze pod tym, bo będzie personalnie odpowiedzialny, konkretnie przyszedł, oglądał. Nadzór budowlany to samo, proszę pani. No są takie instytucje, mi się wydaje, że mnie personalnie. Nie, ale. Raczej z papiera wszystko będzie w porządku. Znaczy tak jak patrzyliśmy na to, bo to też jakby urząd to nie jedno, że to tak znaczy się, ja pracowałam bardziej w rewitalizacji, czy znaczy w biurze rewitalizacji. Czy pani by się zajmując się stroną społeczno-gospodarczą, a z mieszkalnictwem zawsze były problemy, o tyle, że jakby polityka mieszkaniowa nie była spójna z celami tak tej zmiany. I powiem tak, że są przeprowadzane kontrole techniczne obiektów. To nie tak, że też
administracje nic nie robią. Znowu jakby wchodzę w buty tego pracownika miasta, który to, no tak, to są bardzo niewygodne buty. Przepraszam, ale też jako urzędnik jestem, no, uważam, że muszę Państwu pewne rzeczy wyjaśnić. Są robione ekspertyzy. Nadzór budowlany oczywiście może przyjść i stwierdzić jakieś nieprawidłowości, ale no, od razu mówię, że miasto przedstawi odpowiednie otworzenie szuflady, gdy jest stamtąd odpowiednie teczki i się wykaże, tak? Pan, no ale wie Pani, no ale ktoś podpisał, wie Pani, no jeżeli się budynek zawali, to w takim razie, a był dwa tygodnie wcześniej inspektor i oglądał, czyli co? To no, trzeba liczyć na to, żeby się budynek zawalił, także to jest takie... No wiesz, no, zawalił się, tak. To już jest ekstremalna sytuacja. Jeśli można wyjść w słowo, jak wyglądają te oceny ekspertyz i tak dalej, no to tutaj może się wypowiedzieć Pani Krystyna z ulicy Liściastej. Kiedy obiecano nam wycenę mieszkań, no bo miasto bardzo chce, żebyśmy te mieszkania wykupili w tym czasie, pozbyli problemu. Bo to jest, rozumiem, rozwiązanie miasta, tak? To jest rozwiązanie, tak? Powiedzieć, tak. Czyli co miasto proponuje? To znaczy miasto proponuje nam 50% zniżki od kwoty, która będzie wyceniona. 30. Prawda? No, w momencie, tak, 30. 10% za to, jak się wykupi do końca tego roku dodatkowo, i plus jeszcze 10%, jeśli się jednorazowo gotówką za to zapłaci. To znaczy gotówką, jeśli się jednorazowo za to zapłaci. I właśnie w kwietniu podczas jednego ze spotkań z wiceprezydentem Piątkowskim padło hasło, żebyśmy złożyli tam pisma w sprawie wyceny. No i akurat do Pani tutaj, Pani rzeczoznawca powołana, spytała się o adres. Mówi, to kiedy Pan do mnie przyjedzie? Ona mówi, ja nie będę do Pani przyjeżdżała, ja wezmę dokumenty. Więc wycena mieszkania, no, nie na podstawie wizji lokalnej, tylko na podstawie dokumentów, prawda? To jest uprawda. I tak dalej. To znaczy nie, to się zmieniło, to się zmieniło, bo po prostu telefon, ponieważ ja miałam wyjeżdżać, a miało być do końca czerwca, chyba już po ekspertyzach, jakoś tak obiecywano nam na tych spotkaniach. No i ponieważ miałam wyjeżdżać, no to zadzwoniłam do tej Pani, żeby się dowiedzieć, kiedy będzie, no żeby nie było, że blokowałam czy coś, prawda? Więc mówię, może mi się przed wyjazdem uda z tą Panią umówić. Więc Pani była bardzo zaskoczona, że ja chcę jakiś termin, bo Pani mówi, że nie będzie oglądała mieszkań, tylko na podstawie dokumentacji. Więc no, na szczęście nie odeszłam, ponieważ ten telefon dostałam w wydziale tam na Piątkowskiej. Nie odeszłam jeszcze zbyt daleko i wróciłam się i po prostu, bo zdrefiłam, czy ja jestem coś nie tak, czy... No i dopiero się zaczął robić raban i okazało się, że no jednak Pani odwiedziła mieszkania. Ale to znowuż przeciągnęło się w czasie, bo my już właściwie w czerwcu mieliśmy chyba znać startę, a teraz się to przeciągnęło do września. Ale te wizyty lokalne były robione tylko pod wpływem, rozumiem, Państwa interwencji, tak? No tak, to chyba byłoby to na podstawie dokumentacji. No bo tak mówię, no chciałam się umówić na oględziny, no to Pani stwierdziła, że nie będzie robiona. Czy możecie skomentować jakoś, czy to tak się dzieje? To znaczy, jak ja się dowiedziałem o tym, no bo mówię, no mamy osobisty telefoniczny kontakt, no to zadzwoniłem do dyrektora Chojnackiego, nie było, do dyrektora Siedleckiego i powiedziałem, jak sprawa wygląda. No więc on mówi, niemożliwe. Mówię, no jak niemożliwe, no to proszę sprawdzić. No i później stał telefon, że jednak Pani rzeczoznawca będzie mieszkaniem ogłoszony, bo wcześniejszy nie wiem, no, na jaką wiem, usługę przetarg, tak, miał być, jak miała wyglądać ta usługa, skoro... Jeżeli można, bo ja chciałam powiedzieć, że na Próchnika 15 był rzeczoznawca i oglądał wszystkie mieszkania. Nie no, ale proszę Pani, u mnie już teraz też był, tylko że po tej interwencji to chodzi, o to, że na początku. Pani nie miała zamiaru odwiedzać lokali, tylko na początku tej dyskusji, chyba chronologicznie warto zaznaczyć jedną rzecz. Na początku komisja miała po prostu chodzić po Państwa mieszkaniach, po to sprawdzać, jakie będą modyfikacje, tak? Komisje, które zaczęły oglądać stan techniczny mieszkań, to też były następstwem naszego protestu. Oczywiście. Bo gdyby nie to, żadna komisja by się nie pokazała. Komisje, które miały tylko jeden punkt. Czy mieszkania są zagrzebane? Nic innego komisji nie interesowało.
ani popękane ściany, ani odpadające tynki, nic. Tylko kwestia grzyba w mieszkaniu. Tak, ale to... Ale to była administracja. Nie ma żadnej rzeki, nie? Ale to po prostu dla harmonizacji... Pani Piotrze, proszę powiedzieć, że z kilkoma postulatami, z postulaty spełniono go przy proteście. No, były postulaty, głównie cztery. Pierwszy to było odejście od kwoty, tej zmniejszenie tej kwoty bazowej. Druga, przywrócenie 10% zniżki, bo my jeszcze mieliśmy zniżkę na Orechowi Janowi za strefę peryferyjną. 10% mniej od kwoty tej bazowej. Później, przypomnijcie mi Państwo, bo utknąłem. Później było, że wykup był mieszkań, tak? Wykup mieszkań, który nam, że tak powiem, przy wykupie mieszkań. Jeszcze zwiększenie pomocy, tak? Pomocy dla... Pomocy dla osób najmniej, najsłabiej zarabiających. I które spełniono? Jedno tylko spełniono ten ostatni punkt, to znaczy... Którą też? Też może nie do końca, ponieważ miasto podwyższyło progi dochodowe, znacznie podwyższyło w stosunku do poprzednich, ale... Ta pomoc od miasta jest na rok dla tych mieszkańców, a jeśli po roku ich sytuacja się nie poprawi, muszą wystąpić o zamianę mieszkania. A takimi osobami najsłabiej zarabiającymi, no to są głównie emeryci, renciści. No więc osoby starsze, jednym słowem, tak? Te osoby są ale mieszkania ona nie była w ogóle prawie wykorzystywana i też prawie z niej nie korzysta. Uzależniająca, czy obniżająca czynsz w ramach jakby właśnie niedostatku, czyli niskiego dochodu. Powiem, że możecie się Państwo czasami dowiedzieć, że bo to są dodatki mieszkaniowe. Dodatki mieszkaniowe, wiemy, że jest ograniczenie mieszkaniowe, metrażowe, tak? Więcej niż 30. Tak, na jedną osobę. A tam potem jak wychodzą osoby, to po 5 minut dochodzi na każdą osobę. Ale wiecie, Państwo, u nas w kamienicach na przykład mieszkania są duże i teraz osoba, która jest na emeryturze, zwykle kobieta, która jest starsza, została sama, ona nie wie, czy ma wydać na leki, czy na jedzenie, czy na ten podwyższony czynsz, bo na dodatek nie stać. I gdzieś ta uchwała sobie spała. Teraz widzę, że ją trochę wyciągnięto też na stronach miasta. Ona jest jako narzędzie takiego obniżania czynszu. Tylko że zgłoszenie tego mieszkania do zamiany, chcę powiedzieć, że nie oznacza jeszcze zamiany. Ja nie wiem, ile miasto przeprowadziło zamian, trzeba by tak naprawdę zapytać o to, ale... ale nie ma kogo pytać. Ale to znaczy można zapytać czy w jakikolwiek sposób uzyskać tą informację. Natomiast z tego co wiem, miasta raczej słabo sobie radzą z zamianami też, tak? I to jest ogólnopolska bolączka właśnie. Osoby, które utknęły w za dużych mieszkaniach albo w mieszkaniach, które są technicznie niedostosowane do nich. Tylko że to też jest tak, że starych drzew się często nie przesadza, prawda? Ale czy może właśnie a propos tych zamian mieszkań. Był czas, że ja się interesowałam zamianą mieszkania, więc pierwsza sprawa to ludzie z 50-45-metrowych na jeszcze mniejsze chcieli się zamienić. Jest mało chętnych na przyjście do dużego metrażu. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jak ja przeanalizowałam swój blok, gdzie jest 4 klatki, w sumie jest 40 mieszkań. Są mieszkania 3-pokojowe, które średnio mają 75 metrów i mieszkania 2-pokojowe, które mają 56 metrów. U nas praktycznie nie wiem, czy jedno mieszkanie się znajdzie, gdzie ktoś nie ma nadmetrażu. Bo niestety przy nawet 56 metrach, jeżeli są 4 osoby, to już też mamy nadmetraż, prawda? Czyli praktycznie jest 40 osób do zamiany, tak? Według tych wszelkich norm i tych innych rzeczy. Ale mniejszych mieszkań nie ma. Na jednym ze spotkań z władzami miasta ja właśnie zapytałam, jaka jest propozycja dla osób, które chciałyby się zamienić na mniejsze. Więc propozycja jest rewitalizowane kamienice. Bo tam są w tej chwili rewitalizowanych są dzielone mieszkania, więc są jakieś mieszkania 35-40, tylko tam. Pierwsza sprawa.
okazuje się, że rewitalizowane kamienice mają te same problemy co my, czyli wchodzimy z deszczu pod rynnę, bo niestety też ludzie zgłaszają takie same usterki lub bardzo podobne do tych, które my posiadamy w naszym bloku. To znaczy jakie konkretnie? To znaczy tak, problem zaczepienia, wentylacji i ogólnie bubel budowlany, to znaczy tak, gdzieś tam na Piotrkowskiej 250 coś, pan mówił, że panele są źle położone, jest źle... stolarka, ale jeszcze przy toalecie jest tam jakoś źle wyprofilowane, że musi ileś razy wodę spuścić, żeby to w ogóle, no rury kanalizacyjne, nie wiem, jest źle, tam spadł, czy jak to, no nie jestem fachowcem, ale generalnie okazuje się, że mówiło się, że no nasze bloki są bublami, ale nic się nie zmieniło w kwestii jakiegoś poprawiania standardu wykonania, czy rewitalizowanych, czy czegokolwiek innego, bo mówię, ludzie zgłaszają się, dachy przeciekają, no czyli to są te same problemy lub bardzo podobne, które my posiadamy w tych blokach. Więc jeżeli ja mam iść z takiego bloku do rewitalizowanej kamienicy, gdzie jest ten sam problem, no to przepraszam. Kolejny problem, stawka podstawowa czynszu jest ta sama. Czyli zmienia mi się tylko z tytułu metrażu, że nie płacę za, przypuśćmy, 70 metrów, tylko za 40 metrów. Poza tym nic się nie zmienia, bo rewitalizowane kamienice są oczywiście w tych atrakcyjnych miejscach, gdzie stawka jest no, taka, jaką my mamy. I kolejne zagrożenie, czy się na przykład za moment nie znajdzie właściciel, który wykupi tą kamienicę i ja z kamienicy kwaterunkowej, gminnej znajdę się u prywatnego właściciela, tak? Więc jeżeli na tym ma polegać zamiana, no to przepraszam, no to jeszcze są koszty przeprowadzki, prawda? Gdzie wiadomo, starsza osoba nie weźmie mebli na plecy i sama tego nie zrobi, tylko musi brać jakąś firmę. Ja już moje wszystko bym upatrywała, to do pani kieruję akurat moje słowa. Upatrywała w masę błędów właśnie u urzędników. Po prostu brak jest nadzoru nad mieszkalnictwem komunalnym, brak jest dobrej gospodarki i brak jest, proszę pani, gospodarnego wydawania pieniędzy. Właśnie te pieniądze, te pieniądze, które od nas były ściągane przez kilkanaście lat, które nie wiemy na co poszły, no przypuśćmy, że poszły na rewitalizację, zostały wywalone. Bo jest ta rewitalizacja źle robiona. Proszę poczekać, jest źle robiona. Proszę pani, natomiast mieszkania, które my zajmujemy, 16 lat są nieodnawiane. Kilka lat temu my z tych bloków na Janowie po przeprowadzeniu ekspertyzy dowiedzieliśmy się, że nasze bloki są nieocieplone. Doprowadziliśmy do tego, że te bloki zostały ocieplone. Ale cóż, proszę pani, z tego, kiedy balkony straszą, bo miały być na następny rok remontowane, nie są. Proszę zobaczyć, co to jest widoczne. I my za to zapłaciliśmy kiedyś. Więc pieniądze są wyrzucane. To znaczy tak, rzeczywiście bo jest wspólny państwo wpłacili przez lata. Tak. 150% za wyrodzą. Czy jest na sali ktoś, kto mieszka we wspólnocie mieszkaniowej, która przez miasto zostaje wysunięta do administracji prywatnej w pewnym momencie, w 2012 gdzieś tam. Za wiceprezydenta wstępie jeszcze zapytam, tak? Bo jeżeli moja wspólnota na przykład została w ten sposób, ja mieszkam na Tuwima, moja wspólnota w ten sposób została przesunięta do zarządcy prywatnego, dlatego że u nas już była większość mieszkań prywatnych. Ale nie możemy wykupić. Momencie, ja tylko powiem pani, są pieniądze zostały. I od tej pory na wszystko nam starcza pieniędzy. No dokładnie. Jak to się dzieje? Nie chciałabym, żeby państwo jakby... Bo też słyszę, że państwo mówią o rewitalizacji kamienic, no mówimy o remontach kamienic, właśnie rewitalizacja to w ogóle nie... To znaczy mi chodzi o to, że te pieniądze, na te remonty, a te remonty są źle robione, więc są pieniądze przyrzucone. Tym pytaniem, które państwo powinniście zadać, tak, to jest to, czy te pieniądze po prostu wpadły do wspólnego wora i one się rozmyły. Na przykład teraz jest wyremontowana kamienica, tak, w ramach programu Miasta Kamienic na Rogu Północnej.
I stoi pusta. I ona jest do sprzedaży. Teraz czy te pieniądze, kiedy wrócą do zasobu, to pójdą na remont mieszkań komunalnych, czy one pójdą na coś innego? Albo czy gdzie pójdą pieniądze, które ze sprzedaży kamienicy na, no, na rogu Narutowicza i Piotrkowskiej wyremontowanej, na którą pan sobie rada zgodę? Ale pieniądze ze sprzedaży mieszkań, pani prezydent mówiła na spotkaniu, że nie idą na jakąś działalność danych posesji. Niektóre miasta po prostu wydzielają sobie pewien fundusz celowy, bo pan powiedział tutaj, że jakby miasta dopłacają do, że pan prezydent powiedział w akcie Polski, że miasto dopłaca do lokatorów. Ale to nie jest nic złego, to znaczy jako samorząd, ustawa o samorządzie gminnym zobowiązuje do pomocy osobom. Czy to dopłaca, czy z powodu błędów urzędników, czy to tylko dlatego, że my tacy jesteśmy pasożytni? Nie, ale to znaczy, wie pani, to jest pewnego rodzaju obowiązek samorządu. Jednym z obowiązków samorządu to jest tak usługa publiczna. No dokładnie. Też państwo, jak kupujecie bilet w autobusie, to on pokrywa powiedzmy 30% tych wydatków, które ma miasto w związku z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej. I nie jest to nic dziwnego. Natomiast są takie spółki, do których miasto. Czy jak miasto buduje drogi, tak, to nie wiem, nie stajecie na każdym skrzyżowaniu, nie płacicie myta za to, że jedziecie. No tak, ale jeżeli jest wspólnota mieszkaniowa, proszę pani, to miasto do niej dopłaca, płacicie państwo mniejszy czynsz, a mimo to świetnie gospodarujecie się. A ja mieszkam w mieszkaniu komunalnym, do którego pan prezydent dopłaca. Ja płacę dwa razy więcej niż pani, a i tak jej brakuje pieniędzy. No to ja. Pani każe mi zrozumieć urzędników, ja ich nie zrozumiem. Ja tylko chcę powiedzieć, że działamy na różnych poziomach. A ten wadliwy poziom ustawowy, a może pan to właśnie nie na proszę, może to działa, bo był to poszedł pociągnięcie pana. Mogę wam z tego krzeszła również powiedzieć, ale nie żałujcie państwo, że też puste krzeszło. Ja nie żałuję. Tak państwu nic nie odpowiedziałem. Sprawa jest dość złożona oczywiście. Postaram się w krótkich słowach państwu wyjaśnić. Zacznijmy najpierw od sytuacji finansowej. Otóż w mieście wiadomo, że po tych zmianach ustrojowych nakłady na te budynki były ograniczone i wpływy były ograniczone. Startowaliśmy w ogóle jeszcze ze starymi przepisami, kiedy ustawowo ograniczało się poziom czynszu. W związku z czym ustawowo można powiedzieć się zmniejszało te nakłady na remonty tych czynszów. Później w wyniku awantury, którą sami żeśmy wstrzymali na początku lat 90. jako samorządowcy, wprowadzony został ten dodatek mieszkaniowy. W wyniku tej ustawy, która w 1994 roku była przyjęta o tych wspólnotach i o nowym sposobie gospodarowania zasobem mieszkaniowym, zażądaliśmy wtedy jako samorządowcy, że musi być ta rekompensata. No i ona została w ten sposób ustanowiona. I teraz idźmy dalej, jeśli chodzi o historię Łodzi. Otóż w Łodzi były oczywiście olbrzymie te zaniedbania, bo mimo, że poprzedni ustrój był ustrojem sprawiedliwości społecznej, ale jednak te nakłady były ograniczone. Dość dużo się budowało budownictwa tego wielkopłytowego i tak dalej, to niewątpliwie jakieś były tam osiągnięcia, bo ludzie zdobywali mieszkania, to co prawda później się niektórzy śmiali w ramach tego cyklu Alternatywy 4, ale jednak te mieszkania powstały i są. I do dzisiaj. Tak. Natomiast miasto właściwie praktycznie się już wycofało z budownictwa nowego, komunalnego. Starało się gospodarować tym zasobem, który istniał. No i problem był związany z tym, że administracje coraz bardziej się zadłużały, jeśli chodzi o administrację nieruchomości. A wycofało się, przepraszam, dlaczego? Znaczy, można powiedzieć to tak, że są pewne kombinacje własnościowe, znaczy, jeśli chodzi o zarządzanie. W latach tych, no chyba 98-2002 nastąpiła taka pseudoreforma tych administracji, kiedy administratorzy, znaczy ci, którzy zajmowali się już na rynku nieruchomościami administrowaniem
dla żołów mieszkaniowych, wyjęli sobie z tych gminnych nieruchomości najlepsze, najlepiej usytuowane zawsze to na górę się działo. I oni to przejęli do administrowania, mieli jakieś kodeksy tam z wczesnymi kwartami. Natomiast spała pozostała, część została, tworzył się olbrzymi dług w tych administracjach. No, efektem, znaczy wyzwaniem dla Szczęczów po wyborach w 2002 roku było, można powiedzieć, wypełnienie tej luki tego długu. I rzeczywiście to się stało, że ten dług we wszystkich administracjach został wyzerowany i powinien być następny krok, a właściwie dwa następne kroki, których zaniechano. Pierwszy krok, który powinien być następny, to rzeczywista reforma czynnika. Tutaj właściwie nie zrobiono niczego w tej materii. A druga była kwestia przekształcenia tych administracji. Ponieważ administracje w tamtym kształcie nie mogły już funkcjonować, bo one powinny przekształcić się w organizmy mogące konkurować z tymi firmami, które są na rynku. Myśmy mieli taką koncepcję, mówię o sobie, bo za to odpowiadałem do 2009-2010 roku, żeby po wyrównaniu tych długów przekształcić w administrację, znaczy połączyć je w 5 takich dużych, to się po części stało, ale przekształcić je w spółki. I te spółki miały wyjść na rynek administrować całym zasobem, nie oddawać tych wspólnot, tylko stworzyć ofertę. Oczywiście wspólnoty mogły potem sobie zdecydować, czy chcą kontynuować tę współpracę z tymi administracjami już jako spółki, czy też nie, ale start miał być taki, że te spółki mogły to robić. I te spółki komunalne, tak? To była kwestia otwarta. Czy nie, to było miasto podmiotem założycielskim, ale czy te spółki mogłyby się potem przekształcić na przykład spółki pracownicze, to jest sprawa otwarta. To zależało tylko od przepisów, tak żeby nie stworzyć sobie granicy, czy też przeszkody, bariery związanej z tym, że byłby zakaz administrowania. Moim zdaniem spółki komunalne mogły zarządzać zasobem i mogły pozostać jako spółki komunalne. Te administracje i tak już przez te lata doszły do takich zmian wewnętrznych, że one rzeczywiście mogły już konkurować. Ale właśnie to, o czym mowa była w 2012 roku, nastąpił krach. To znaczy te administracje zostały pozbawione automatycznie tych wspólnot i zaczął się dramat. Ale teraz, jak chcę wrócić do ważniejszego momentu w tej kwestii, jeśli chodzi o cały ten sposób administrowania, bo jeżeli mamy sytuację, w której jest ten zasób ciągle dekapitalizowany, dlaczego to zaraz powiem, następują złe zmiany, kierunki zmian, jeśli chodzi o zarządzanie, a miasto, to jest najgorszy moment, który nastąpił, nie ten odnośnie tych administracji, chociaż też, ale najgorsze było to, że miasto zaczęło się posiłkować tym pieniędzmi, ponieważ do tej ostatniej reformy 2010 roku przekształcono zakłady budżetowe w jednostki budżetowe. Czyli pieniądze zaczęły przepływać przez miasto, a czy trafiały z powrotem, to już był oddzielny problem. Dlaczego tak zrobiono? Ponieważ wtedy, na skutek uważam fundamentalnych błędów, jeśli chodzi o gospodarkę finansową, zaczęto wykorzystywać przepływ tych pieniędzy do wykazywania mniejszego długu na zewnątrz w ocenach ratingowych. Okej, a kto podjął taką decyzję, żeby tak... W 2010 roku to było już za tego zarządu komisarycznego pan Sarzyński. Mogę coś zapytać? Mówił pan kiedyś, że był dług w mieszkaniach komunalnych. Dlaczego ten dług wtedy powstał? Zaraz już wcześniej powiedziałem. Nie, on został wyzerowany i okazuje się, że znowu jest. A to zaraz powiem, proszę. I teraz między innymi tłumaczę to, że w 2010 roku przekształcono
administracji nieruchomości jako zakłady budżetowe, zamiast przekształcić je w spółki, połączyć i przekształcić w spółki, to przekształcono w jednostki budżetowe. Automatycznie jako jednostki budżetowe nie mogły obsługiwać wspólnot w wyniku tam interpretacji wyroku Sądu Najwyższego i w związku z czym wypchnięto te wspólnoty z tych administracji w 2012 roku, ale jednocześnie operowano pieniędzmi. Jakie to są pieniądze, jakiego rzędu, bo to jest najważniejsze. Otóż wpływy w administracjach nieruchomości z czynszów i te wpływy takie zewnętrzne to jest w granicach 350 milionów złotych. To te pieniądze przepływały przez budżet, a wracały mniejsze. I te mniejsze służyły do remontu, tak? Te mniejsze niby służyły do remontu. I teraz jest dalej. Państwo mają słuszną retencję, bo jakby już administracje same dysponując tymi nieruchomościami w sensie administracyjnym gromadziły te pieniądze, to już te pieniądze byłyby bliżej tych nieruchomości, tak? Chociaż myśmy już wprowadzali te karty, te nieruchomości, że każda nieruchomość powinna mieć swoją kartę, no właśnie, jakie wpływy były, jakie zainwestowano te pieniądze i tak dalej. Później zaczęto te karty ignorować i mówiono, a to kiedyś wam oddamy, bo na razie tutaj wyremontujemy, a potem oddamy. Teraz chcę Państwu pokazać skalę porównawczą, jeśli chodzi o pieniądze, bo one są najważniejsze i potem jak to się przekłada na poszczególne kamienice. Otóż, jeżeli już 10 lat temu, niezależnie od tych wpływów z czynszów, miasto samo dokładało do tego zasobu po to, żeby go remontować w granicach 100-110 milionów złotych, a w 2016 roku tym minionym było 85. Czyli co mamy? No mamy sytuację taką, że propagandowo się mówi, że się wszystko rewitalizuje, remontuje, a faktycznie są jeszcze mniejsze pieniądze niż 10 lat temu, czy nawet, znaczy, no 10 lat temu, ale teraz, w 2016 roku. Uważam, że w tym roku będą analogiczne pieniądze. Jak doszły jeszcze środki? Teraz, no właśnie nie doszły na rynku. One dopiero mają dojść. Przez całe 6 lat Państwo zostali karmieni propagandą pod tytułem rewitalizujemy już są pieniądze. I tam, że zgoniliśmy te pieniądze, tylko że one uciekały, ale jak na tą marchewką. Straciliśmy 85 milionów, bo na strefę śródmiejską w ramach tej opowieści mówiło się o rewitalizacji. I tu się zgadzamy, my się tu z Panią często spieraliśmy, ale zgadzamy się z tym, że jeżeli robić rewitalizację, to obszarowo, tak? Podejście obszarowe. Co zrobiono? Pierwsze projekty obszarowe to odłożono na półkę. Na strefie śródmiejskiej, w tych granicach Tuwima, Piotrkowska, Czysłowskiego, Sienkiewicza, tam był cały projekt rewitalizacyjny, małe fabryczki, dostęp do środka, kilka tych kamienic zrewitalizowanych w ramach opracowania przygotowanego przez łódzkich naukowców nazywanego Prolewitą. I było zagwarantowanych 85 milionów. Miasto miało dołożyć około 50 milionów i mieliśmy tę część, to był pierwszy projekt, gdzie wspólnoty w ogóle mogły partycypować w tych pieniądzach. No i co zrobiono? Przyszła jakaś grupa z Piotrkowskiej, chyba nie wiem tam, i to jest adres, to jest Piotrkowska na wprost prawie tego sądu administracyjnego. Ta wspólnota, ta mieszkańcy z tej wspólnoty przyszli i powiedzieli, my nie chcemy tej rewitalizacji, ponieważ tam do środka będą dojeżdżać ludzie. No nie ma rewitalizacji bez dostępu komunikacyjnego. Tam ci ludzie mieli nawet zagwarantowaną zieleń w postaci ogródka, którego miał być tylko dla nich. Tylko chodziło o to, żeby ogrodzić azurowym ogrodzeniem, ale żeby tam wjazd był nie dla ogólnego ruchu, tylko takie dojście. Ta fabryczka gigantyczna miała być tam zrobiona, ale wtedy straciliśmy 85 milionów. Ponieważ odłożono to. Miasto straciło 85 milionów na tym punkcie. Uważam to za kompletny absurd, ale to tylko dlatego, że tak naprawdę rzeczywiście nikt nie chciał się tym zajmować.
Nawet ci urzędnicy, którzy przygotowywali ten projekt wtedy, zostali wygonieni. I nikt nie miał się tym co zajmować. Do dzisiaj nie wiem, kto za to odpowiada, że zrezygnowano z tego projektu, a Urząd Marszałkowski w pewnym momencie powiedział nie, skoro nie dostarczyliście pełnej dokumentacji zamkniętej, no to nie będzie tych pieniędzy. I straciliśmy te pieniądze. Teraz wracamy, bo przecież ten sam projekt obszarowy wraca tam z powrotem, tylko że już musi być modyfikowany, bo w części myśmy tam ludzi powyprowadzali, tam miały być przebicia dojazdów, z powrotem w ludzi tam wprowadzili, ale na Złosiwa wyremontowane, które miały być częściowo zburzone po to, żeby tam wyprowadzić. Proszę Państwa, dzisiaj najważniejsze jest to, żeby rzeczywiście rozliczać wartości pieniędzy realnych. To znaczy, jeżeli mówimy, że rewitalizacja jest priorytetem, to nie może być pieniędzy w budżecie mniej niż 10 lat temu, tylko 3 razy co najmniej więcej zwaloryzowane przez inflację. Ja tylko bym poprosiła, żeby jednak tą rewitalizację trochę odsunąć, żeby nam to Ja mówię w skali globalnej. Ja mówię o pieniądzach, jeżeli mówimy w Łodzi o pieniądzach na gospodarkę mieszkaniową, wiemy o tym, że te pieniądze, bo ja mówię o tych pieniądzach, to, że dzisiaj dokładamy do rewitalizacji, zresztą słusznie, ten cały aspekt społeczny, no to oczywiście tak, tylko że jeżeli dzisiaj władza powiada w ramach gminnego programu rewitalizacji, że na 10 lat na ten proces rewitalizacji, łącznie z tą częścią społeczną, przewiduje w granicach 3 miliardy złotych. No, wyliczone było 3 miliardy. Z tego chcą od Unii Europejskiej 1,6 miliarda. Chcą, ale czy dostaną, to nie wiem. A że miasto włoży 1,4 miliarda na 10 lat, no to podzielcie sobie Państwo przez 10, to wychodzi 140 milionów miesięcznie. Na to, co i tak nazywa się gospodarką mieszkaniową w rozumieniu tych, co pisali ten program. A jeszcze do tego dochodzi część społeczna. Czyli w gruncie rzeczy jest pewne, że przez następne lata na gospodarkę mieszkaniową będzie mniej niż 10 lat temu. Ktoś powiada, no tak, ale my mamy mniejszy zasób. Ale my ciągle nie remontujemy. I w tej chwili, jeżeli mamy sytuację, że te pieniądze, ja mówię o tych, które miasto dokładało, że mamy 85 milionów, a nie 110 jak 10 lat temu. I teraz jeszcze na dowiad tego wszystkiego, te pieniądze propagandowo kumuluje się w wybranych punktach pod tytułem miasto, stota mięć, miasto kamienic i tak dalej, z różnym efektem tych remontów, ale się kumuluje. To oznacza, że w pozostałych kamienicach nie wykonuje się nic. I w związku z czym te administracje nie mają żadnych pieniędzy na to, żeby remontować. Proces dekapitalizacji jeszcze w większym skali jest. W tym programie, który był przed pana Jabłońskiego przedstawiany, chyba nie doczytali, no urzędnicy byli rzetelni, napisali to rzetelnie, tylko że on chyba nie doczytał. Tam było wyraźnie powiedziane, że w latach 2012-2015 wyremontowano 194 kamienice. A z dekapitalizowanych dodatkowo do rozbiórki było 463. To Państwo macie proporcje, jak postępuje ta dekapitalizacja. No i dzisiaj, jeżeli nie będzie mowy o tym priorytecie rzeczywistym, finansowym, jeżeli się nie wyłączy z budżetu tych pieniędzy, nie zadeklaruje na tę mieszkaniówkę, to zawsze ta władza, która się nie orientuje, będzie pod naciskiem, bo przyjdzie skarbnik i powie, tutaj mi brakuje, bo będziemy musieli spłacić długi, a bośmy za tam wydali miliardy na zbędne betony na trasie budet na przykład. No to w związku z czym ten skarbnik będzie naciskał i będą takie efekty. W związku z czym, proszę Państwa, niewątpliwie trzeba po pierwsze dążyć do tego, żeby te pieniądze były wydzielone. Ale teraz, co ważniejsze, chodzi o politykę czynszową. Bo polityki czynszowej w ogóle nie ruszono. Pani Piątek powiedziała słusznie,
bo myśmy mieli to w zamiarzach. Państwo wyczytali, ja to publicznie mówiłem w 2008-2009 roku, że chcę to wykonać. Urealnić czynsze. Ale zaraz za słowem urealnić czynsze było drugie, dwa słowa. Wprowadzić ulgi czynszowe. I wprowadzić ulgi dla tych, którzy są w najgorszej sytuacji finansowej. Bo dlaczego w dużych miastach następowała taka dekapitalizacja? Bo samorządy bały się urealniać czynszów ze względu na relacje z mieszkańcami, a w związku z czym nie ułożyły więcej na te remonty, a z drugiej strony czynsze były obniżone i uśrednione. To znaczy ten, który miał wysokie dochody, dostawał ten sam czynsz, co ten, który miał zupełnie niskie, nie starczające w ogóle na nic. W związku z czym trzeba doprowadzić do urealnienia czynszu i trzeba wprowadzić maksymalnie duże ulgi czynszowe dla tych o najniższych zarobkach. Dobrze, to ja tutaj przerwę. Teraz jest za długo. Państwo mieli wiedzę. Nie, ja dobrze, ale wiedza jest też zmagazynowana nie tylko u pana w głowie, tak? Więc pani Hanno i panie Piotrze. Jeśli pani Michala, później oddamy głos. To kończysz to do głosu. 3 minuty. Minuta i koniec, dobrze? Mówi już pan 15 minut. Więc wystarczy. Ale ciekawie. Informuję o tym, co jest. Bardzo dobrze. Jak się cieszymy, ale... Zaprosił, to by pan mnie wyświetlił, to tak w słówkach pokażę. Czuję się zaproszony jako mieszkaniec, jako radny, ale gdyby pan chciał jakąś wieżę większą, to mogę służyć. Natomiast głównie chodzi o to, że te ulgi czynszowe dzisiaj, to w naszym łącznym systemie to jest w zasadzie dodatek, a właściwie wykluczający się układ. To znaczy, jak ktoś dostaje dodatek mieszkaniowy, nie może dostać ulgi czynszowej. A to jest zupełnie coś innego. Tu to jest polityka miasta, żeby stworzyć sytuację, że nie będziemy tworzyć zbędnego zadłużenia, którego się i tak nie wyrówna, bo ludzie tego nie spłacą. Łódź dzisiaj ma prawie 400 milionów zadłużenia ludzi od czynsz, znaczy niezapłacone czynsze, tak? I tego nikt nie egzekwuje, to lepiej rozliczać się z tymi ludźmi po kosztach, ale jednocześnie dawać ulgę tym, którzy mają, natomiast tych, których stać, to nie płacą czynsz. A jeszcze Państwa przypadkach, to jest jeszcze oddzielny kwestia. Chodzi o te budynki komunalne, Janów, Polakowe. Państwo byli dotknięci po części tymi zmianami strukturalnymi, ponieważ te pieniądze nie blokowano dla Państwa, tylko przepływane były. Nie jestem za tym, żeby Państwu sprzedać te mieszkania po najwyższym możliwej bonifikacie, żebyście Państwo to przejęli, a w przypadkach niektórych, w niektórych sytuacjach chodzi o to, żeby Państwo byli chronieni, żeby nie było deklaracja, że rezygnuję po roku z mieszkania, bo muszę się zamienić, tylko w tych sytuacjach takich trudnych materialnie, żeby właśnie Państwo mogli być chronieni. I to trzeba w moim przekonaniu przeprowadzić. Natomiast to uważam, będzie to również na rękę. Ale to jest niemożliwe. Wszystko jest możliwe, tylko trzeba mieć wolę. No tego, jeszcze Państwu tylko powiem jedno. My jesteśmy w permanentnej reorganizacji. Reorganizacja administracji tej mieszkaniowej kosztowała w ubiegłym roku miasto 37 milionów. To znaczy 37 milionów nie wpłacono do urzędu, dlatego bo nie miał kto zbierać tych pieniędzy. Bo urzędnicy się zajmowali sobą, przenoszeniem dokumentów. Ja współczuję tym urzędnikom, ponieważ ta reorganizacja w zasadzie spowodowała tylko wielkie perturbacje. Ze szkodą dla miasta, bo nie ma wpływów, bo ludzie chcieli wpłacić, tylko nie wiedzieli, gdzie mają wpłacać. Więc to są te obrazy, a reszta już Państwo. Dobrze, bardzo dziękuję za tą bardzo interesującą i przekrojową wieloletnią analizę. Pani Hanna i później Pan Michał i Pan Piotr, a później oddam Państwu głos. Ja chciałam tylko po prostu wyłączyć pewną konkluzję tutaj, bo to, że jakby brakuje rzeczywiście takiej przejrzystości w tym, dokąd wędrują pieniądze, w ogóle w polityce mieszkaniowej, dokąd wędrują pieniądze z Państwa czynszów, ile kosztuje zarządzanie, ile jest właśnie na remonty wydawane,
być może dobrym postulatem z tej debaty, z którym się chyba wszyscy zgodzimy, jest to, żeby był odrębny, po prostu odrębna szufladka na to jakaś, żeby wiadomo było, ile tam wpływa i ile wypływa. Ponieważ też, tak jak pan prezydent powiedział, remonty miasta kamienic, one wcale nie są brane jakby z czynszów, tylko one każdego roku były brane z takiego, z tak zwanego ogonka, z tego, co tam miastu zostawało z różnych kieszonek, powiedzmy. Czyli widzimy, że tak jak czynsze jakby wpływają do jednego worka i niekoniecznie wiadomo, do czego one potem są przypisane i dlaczego nie wraca tyle samo, to tutaj też mamy taką sytuację. Także, budżet rejestruje to pod jednym tytułem, gospodarka mieszkaniowa. Zawsze można to zobaczyć. Ja mówię o tych kwotach globalnych. Wszystkie ogromki są w tej kwocie globalnej, jeżeli chciałam, jest to gospodarka mieszkaniowa. Ponieważ jeśli nie tak powiem, radny zapewne, tak jak pewnie pan prezydent będzie w następnych wyborach, to chcę powiedzieć, że ja niekoniecznie jestem za prywatyzacją zasobu komunalnego, a silna polityka prywatyzacyjna w Łodzi niestety jest cały czas obecna. Na świecie ten trend jest kompletnie inny. Berlin ma w przeliczeniu na jednego mieszkańca 2,5 razy większy zasób komunalny, cały czas go powiększa. W ogóle połowa Niemców na przykład wynajmuje mieszkanie, tak na przykład wynajmowane mieszkanie. Bo kiedy to jest elastyczne, kiedy lokator czuje się bezpiecznie, ma dostosowane do siebie mieszkanie, kiedy ta polityka jest przejrzysta, to nie ma nic złego w tym, że mieszkamy w lokalu komunalnym. Ważne, żeby po prostu zasady były jasne. Po prostu. No musi być rynek czynszów, którego też w Łodzi i w innych miastach polskich nie ma, tak? Bo to ten argument, który się pan prezydent Jabłoński też wewnętrznie posługiwał, że w Łodzi za wydanie taki rynkowy płaci się 12 do 20 zł. Rzeczywiście te czynsze są bardzo wysokie w porównaniu do... Ale to on może spowodować, to gmina właśnie ma spowodować, żeby prywatni zastosowywali się do wyższego poziomu, ale jest potrzebny duży zasób komunalny i uszczuplanie go, ciągłe podgryzanie go albo zostawianie tylko tego, który jest w najgorszym stanie, nie służy tak naprawdę nikomu, bo prywaciarze wtedy mogą sobie budować ceny jak chcą i spekulować. Ale pani, to co pani powiedziała, jeżeli można... Jedno zdanie, to bardzo proszę jedno zdanie. To co pani powiedziała, bardzo słuszna tego, że w Łodzi jest rynek, ale rynek dewelopera, ja muszę powiedzieć. Tak, jest. Nie ma rynku mieszkaniowego takiego, bo na przykład program 500 Mieszkanie Plus Łódź w ogóle nie uczestniczy, chyba w bardzo nikomym stopniu. Natomiast deweloperzy czują się tu bardzo, bardzo dobrze. Jak wszędzie w Polsce, ponieważ dotychczasowa polityka... Ale nie jest przyzwolenie na to, proszę pani. Była po prostu polityką probankową i prodeweloperską. Oczywiście, że tak. Po prostu. Tutaj wszystkich państwa też zachęcam do przeczytania książki 13 pięter Filipa Spindlera, które w ogóle mówi o problemach mieszkaniowych. Tam, jak państwo w ogóle prześledzicie w czasie, bo on też pisze o przedwojennych spółdzielniach, to się okazuje, że my jakby ciągle chorujemy na te same problemy w tym kraju tak naprawdę. I ciągle jakby od czasów przedwojennych jest ładowane do kasy bankierom lub ludziom, którzy dużo posiadają tak naprawdę i którzy jakby dotowane już przed wojną było budownictwo, które było luksusowe, apartamentowe, willowe, a spółdzielnie mieszkaniowe dla osób o średnich i niskich dochodach były ciągle spychane i ciągle tych pieniędzy nie było. Także to jest to samo. Niskie dochody, gdzie mieszkanie komunalne powinno dla średnio i nisko zarabiających, już nie jesteśmy w stanie ich my, średnio i nisko zarabiający, utrzymywać tych mieszkań. No tak. To już nie jest dla, to co jest dla średnio i nisko zarabiających? Jeżeli można jeszcze kilka rzeczy uporządkować. Po pierwsze, to już nie wiemy, czego miasto nie wie. Po pierwsze, jaki jest stan. Po drugie, kto mieszka. To ewidentnie widać w kwestii zamian. Tak, bo oczywiście tutaj problem jest taki, że pani jedna czy druga chce się zamienić, ale nie wiadomo gdzie i co. Katastrofa. Tak. Po trzecie, gdzie idą pieniądze. Mówi się o tym, że jednak reforma samorządowa nam weszła. Artykuł 30 ustęp 2 podpunkt 2. Do ról zadań wójta należy w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym. Artykuł 50. Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu w zgodzie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochroną. I teraz tutaj się z Rafałem, nie wiem, że się ściąłem na mediach społecznościowych, zadał mi pytanie, czy Łódź ma być spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
wychodzi na to, że ona i tak się będzie musiała być taką spółką, z jednej tego, że po prostu samorząd sobie nie radzi, co jest smutne. Ja jako mieszkaniec tego miasta jednak musimy sobie otworzyć tutaj, zagrać w otwarte karty, no samorząd jednak sobie nie radzi. Samorząd łódzki jest strasznie zadłużony, my wszyscy jesteśmy zadłużeni na ponad 4000. Robienie różnego rodzaju... Każde mieszkanie na 4000. Zadłużenie nie jest problemem, jeżeli jest ono dobrze inwestowane. Nie, zadłużenie jest problemem, naprawdę. Każde z dużych miast, Wrocław, ale właśnie się zadłużali, właśnie dlatego. Właśnie dlatego, to jest kwintesencja tego całego problemu w skali makro, że Jan Wicen Rostowski na to pozwolił i wprowadził coś takiego, że samorządy mogą się zadłużać. I to jest też problem w skali makro, że samorząd stał się jedną wielką machiną zadłużania się publicznego. O ile tutaj jest uwarunkowanie konstytucyjne, żebyśmy się nie zadłużali. Przekładając na rodzinę to samo. Jesteśmy oczywiście, że łatwo je ominąć, budując tak jak Wrocław zresztą, całą plejadę spółek, w których ten dług jest ukryty, ale... No to też jest ukryty. Podstawy figowych już spółki są brane pod uwagę. Już są brane. Zgodzę się z panem prezydentem, że zależy na co ten dług jest wydawany. Jeżeli on jest rzeczywiście dobrze inwestowany, to on się bardzo szybko zwraca też. No dobrze, tylko że jest w Łodzi dobrze inwestowany. Czy on jest dobrze inwestowany, tak? To jest moja fundamentalna teza, że szpatarki. Nie dlatego, że ja jestem krytykiem tej władzy, tylko dlatego, że takie są fakty. Nie, oczywiście. Ja liczby z innymi miastami. Każdowie narzekają, że mają wielki dług, ale w gruncie rzeczy, mimo wszystko, postępuje to w ich dowodach. Bo poprzez angażowanie i atrakcyjnianie, tworzenie różnych inwestycji, zwiększają sobie dowody. Okej, okay. I tutaj niestety mamy problem Łodzi, że jednak państwo tutaj, nie da się ukryć, że w rozumieniu Urzędu Miasta Łodzi jesteście obciążeniem, a jednak takim obciążeniem nie jest na przykład próba budowy orientarium, tak, które będzie musiało odwiedzić 1 600 000 osób, żeby to w ogóle te inwestycje się zwracały. I to jest kwintesencja niestety problemów tego całego naszego samorządu. I tutaj mówienie jednak o tym, że coraz więcej sfer życia w Łodzi będzie prywatyzowany, to jednak jest, to nie jest tak, że ja jestem chorym wyznawcą myśli liberalnej, tylko że niestety coś takiego będzie następowało. No dobra, ze względu na co z VAT-em, bo od lat 90. Ostrów na przykład może nie sprywatyzował, a skomunalizował 90% swojego, wrzucił do spółki komunalnej 90% swojego zasobu. Ostrów jest w ogóle wielkopolski, jest takim dobrym przykładem w polityce mieszkaniowej. Mhm. Oni też budują mieszkania, które się samo napędzają, mają już 171 mieszkań w nowych bloczkach, które na bazie których jest oparte trochę Mieszkanie Plus, ale u nich to naprawdę działa. I teraz wtedy, jeszcze jak miasto, a potem wnosiło te 90% zasobu do spółki, nie musiało zapłacić VAT-u, a teraz będzie musiało, nawet jakby chciało zrobić takie rozwiązanie. Więc fajnie jest jakby mówić o tym, że przydałoby się jakoś inaczej zorganizować zarządzanie, być może wy macie rację, być może spółka komunalna albo nie wiem, jakaś inna nie byłaby złym pomysłem, znaczy dopuszczam to, chociaż jakby ideologicznie nie jestem w tym godna. Ale chcę też powiedzieć, że są pewne bariery prawne, tak? Bo zapłacenie VAT-u od ponad 45 000 mieszkań to jest jednak dość duże. Czy nie ma wyjścia z tej sytuacji? Stawka była bazowa w Ostrowie, w tej chwili pani nie powiem, jestem po wizycie studyjnej tam, ale ona nie jest też niska, tak? Tylko że oni, ponieważ to wszystko jest zarządzane, jest bardzo bliski kontakt z lokatorem, w momencie kiedy ktoś nie zapłaci dwóch czynszów, to od razu się jakby tam stawiają u drzwi, nie to, że jest wysyłanie pism tylko, tak? Tylko wręcz pukanie do drzwi. I zastanawiamy się, jak rozwiązać ten problem, więc nie powstaje też zadłużenie, które obsługa kosztuje. 90% tego zasobu, a u nas jest dużo mniej i oni są w stanie zapukać do tych zadłużonych, a u nas nie jesteśmy w stanie... 90% zasobu w Ostrowie to jest o wiele mniej niż w Łodzi. No to na dobrze, oddam teraz Piotrze, czego państwo w tej chwili oczekujecie od urzędu? No mogę też ja powiedzieć, co byś mam takie pytanie. Tak, proszę. Też, proszę, bo państwo, ja napisałam do pani prezydent takie pismo, ona niestety nie przyszła, to mi zajmie 3 minuty, jak państwo pozwolicie, to ja przeczytam. To będzie taka kwintesencja, wydaje mi się, tego, co ludzie powinni wiedzieć.
bo jakby ja jestem reprezentantką mieszkańców Liściacy, to czy przepraszam za formę, że często tam ja pisałam, no tak było wygodniej. Tu szanowna pani prezydent, jestem zmuszona wyrazić swój sprzeciw odnośnie polityki mieszkaniowej miasta w zakresie zasobu mieszkań komunalnych. Jestem przedstawicielką tych najemców, którzy prawie 17 lat temu oddali gminie, o czym się nie mówi, nie pamięta, lokale komunalne wyremontowane na swój koszt, nie odzyskali kaucji, przeprowadzili się w dobrej wierze do nowo zbudowanych lokali komunalnych i płacili przez 15 lat czynsz w wysokości 160% stawki bazowej. Bloki nasze Liściasta 50A i Liściasta 72, to pewnie dotyczy również Olechowa, wybudowane są z pogwałceniem sztuki budowlanej, bez zabezpieczeń przeciwwilgociowych, od podłoża, bez sprawnej wentylacji, z licznymi nieszczelnościami w dachach i tak dalej. Konsekwencją tylko tych wymienionych był i jest nadal grzyb w mieszkaniach, w piwnicach, wielokrotnie zalewane mieszkania podczas większych opadów. Z zewnątrz odpadają tynki części balkonu. Przez 17 lat nie zrobiono w zasadzie nic poza przysłowiowym łataniem dziur w ramach interwencji. Szczególnie mój blok trakowany z Macoszem, ale to przez wiele lat prowadziliśmy korespondencję, z której nic nie wyniknęło dobrego dla lokatorów. Stan budynku się nie polepsza, bo nie ma pieniędzy na malowanie, sprzątanie, naprawianie błędów budowlanych. Krótko cieszyliśmy się wysokością czynszu, która po 15 latach płacenia haraczu wyrównała do poziomu 100% stawki bazowej. Teraz uchwalono stawki zaporowe i wmawia nam się, że to jest jeszcze niewolnorynkowe. Tylko tyle, że prywatni wynajmujący w większości oddają na wynajem lokale urządzone, wyposażone i reagują zwykle natychmiast na zgłoszone usterki. W naszej rzeczywistości, gdy mamy podpisane umowy najmu na czas nieokreślony, i przekazaliśmy miastu wyremontowane lokale w dobrym stanie technicznym, stawia się nas w tym samym szeregu z innymi najemcami lokali komunalnych. Myślę, że to wysoce niesprawiedliwe. To, że polityka mieszkaniowa winna się zmieniać, to właściwe posunięcie, ale nie kosztem naszym. Dla nas najlepszą rekompensatą, to jest zdanie moje, ale myślę, że i moich lokatorów, za lata udręki z usterkami i badań budowlanymi, a także nieprzychylności kolejnych władz samorządowych, byłaby możliwość wykupienia lokali z bonifikatą, która niedawno obowiązywała, więc 80-90%, a nie złudne możliwości obniżenia czynszu. Przecież wynagrodzenie na poziomie 2000 netto, jak ktoś teraz zarabia na osobę, na przykład gdy są same osoby dorosłe, nie świadczy chyba o bogactwie, to wynagrodzenie zbliża się do najniższego, mimo to blokuje drogę do wszelkich ulg. Przeprowadzone obecnie kontrole w mieszkaniach są grubo spóźnione, bo nie doczekawszy się na działania odpowiednich służb sami, na własny koszt walczyliśmy z zagrzebieniem w mieszkaniach. Wtedy nikt nam nie proponował obniżki czynszu. Na dowód załączam zdjęcia z mojego mieszkania, mam takie z zagrzebieniem tutaj. Dla nas perspektywa ciągłego windowania wysokości stawek czynszu jest nie do przyjęcia. Mając umowy na czas nieokreślony, każdy miał prawo przypuszczać, że poniesie nakłady na udoskonalenie lokali, że poniesione nakłady na udoskonalenie lokali będą procentować nam, a nie innym po ewentualnych przejęciach. Ja całe 17 lat sumiennie płacę czynsz, nie mając w zasadzie żadnych możliwości egzekwowania swoich praw z kodeksu cywilnego. Dlatego najwyższy czas pochylić się nad naszymi wnioskami, jak wyżej, na poważnie, a nie tworzyć nowe prawo, a tworzyć nowe prawo dla nowych lokatorów z umowami czasowymi, z uwzględnieniem progów dochodowych itd. A może nazwać mieszkania komunalne przyznawane na nowych zasadach mieszkaniami tymczasowymi? Możliwości jest wiele. Proszę jeszcze raz o refleksję, odwagę podejmowania decyzji. Wreszcie nas satysfakcjonujące. Problem jest poważny i tak powinien być odebrany. Wyrazy szacunku dla pani prezydenta. Kiedy pani wysłała ten list? Znaczy ja je przyniosłam dzisiaj. Ja taki listu proszę mam pół segregatora. Mniej więcej tej samej treści. Na niektóre otrzymałam odpowiedź, na niektóre nie otrzymałam. Kiedyś podpisywałam w imieniu lokatorów mojego bloku 72 na Liściastej. No i tak niestety traktowani byśmy przez samorząd. Dzisiaj sądziłam, że ktoś będzie z przedstawicielstwa z urzędu miasta, no nikogo nie ma, napisałam pismo, chciałam złożyć, ale ja myślę, że jestem polecony, zapłacę te 5 zł i wyjść to może na jeszcze opłaty czynszowe to jest jedna sprawa w mieszkaniach komunalnych, a druga sprawa to są opłaty za media, których zarządca też nie analizuje ich. Były rozmowy, że będą audyty przeprowadzane. Na ten temat nic nie wiemy, czy są zamawiane mniejsze moce, bo to też poczyniłoby oszczędności w takich mieszkaniach, a tego się nie robi. Polemat, to znaczy jak Państwo jeszcze jesteście w blokach, to nie jest tak źle, znaczy o ile te bloki są ocieplone, słyszałam, że nie. Ciekawostka taka. To jest bardzo, to jest takie rozliczenie. Ostatnie rozliczenie pan sobie. Nie ocieplone. Ocieplony blok, 2 lata temu i w tej chwili dostał.
samo 20% Proszę Państwa, nasza stawka nie wzrosła, tylko zwiększyło się jakby zużycie. Regulamin mówi, że do końca czerwca powinni wszyscy lokatorzy otrzymać rozliczenia za miniony rok. Jest sierpień, kończy się sierpień. Wiecie, dlaczego nie mamy rozliczeń? Dlatego, że są problemy. Cóż ja mogę jako lokator myśleć? Po prostu trzeba manipulować, trzeba coś zrobić, żeby za tę zamówioną moc zapłacić. Nadzór i zarząd. Nadzór i zarząd, oczywiście. Koncentrujemy się teraz wyłącznie na blokach liściasta, olechów. Ja reprezentuję grupę osób zamieszkujących przy ulicy Prochnika 15, jest tutaj nas spora grupka. I my mieszkamy w budynku po kapitalnym remoncie, który był super bublem. Ostatni lokatorzy wprowadzili się w 2004 roku, czyli już 13 lat mieszkamy. W tej chwili nasz budynek jest właściwie nadający się do remontu. Pani, która była u nas w ramach oceniania wilgoci to swoją drogą, ale w rzeczoznawca stwierdziła, że w jej ocenie ten budynek nie może być traktowany jako budynek po remoncie, tylko budynek do remontu. To jest w ogóle skandal. Jest zmarnowane. Tak zrysypie. Wszystko, proszę nawet zobaczyć z zewnątrz, bramowy. Leje się z dachu, leje się z rynien. W tej chwili jest akcja od wilgacania. No jest po prostu skandal. To robił Łódzki Zakład Usług Komunalnych. Nikt tego nie nadzorował ze strony miasta. W chwili, kiedy były oceniane Ja mówię o sobie, bo ja jako ostatnia wprowadzałam się, to był 2004 rok. Ostatnie oficyny, ja mieszkam w części frontowej, w tej części od ulicy. A tam jest podwórko zamknięte, są cztery kamienice, jakby połączone, cztery oficyny. No jest po prostu ściany popękane. Ściany popękane, podesty. Grzyby też udzielają. W ogóle jest masa szczury nam odwiedzają. Masa lokatorów otrzymała bonifikację z tytułu zawiedzącego. Aha, jeszcze jedna rzecz. My także mamy podwyższoną stawkę, tak jak wszyscy. A w naszym budynku wszyscy lokatorzy mają centralne lokalne. Czyli my płacimy czynsz taki maksymalny, a oprócz tego nasze ogrzewanie jest o wiele droższe. Poza tym w interesie miasta powinno być jak tutaj większe dążenie do tego, żebyśmy wykupili, skoro już jest takie parcie. Dlatego, że przecież za chwileczkę miasto będzie musiało kupić nowe piece do ogrzewania, a to jest 48 lokatorów, więc no, wydaje mi się, że ktoś się powinien nad tym zastanowić, jak ten problem rozwiązać. Także chciałabym prosić, żeby także Państwo mieli na uwadze, jeśli będą prowadzone jakieś rozmowy, żeby także pomyśleć o naszym... Nasz budynek jest po kapitalnym remoncie. Czyli to jest jakby specyficzna... Michale, to ja Cię spytam w kontekście tego, co się teraz właśnie zadziało, że Ty w którymś z artykułów napisałeś, że miasto próbuje różnicować i dzielić mieszkańców. Jakbyś mógł rozwinąć tę myśl. Właśnie dlatego dziękuję bardzo Pani za głos, że Pani to nadmieniła, że są różnego rodzaju budynki, tak ulice i tak dalej. Ja to zauważyłem pierwszy raz, kiedy Państwo składaliście podanie. To był manewr bardzo sprytny, że nawet grupa, która składała podania, tu ile tam było? 15 osób, 20?
momencie, jak składaliśmy ten protest, tak, no tak mówię. Tak mniej więcej. To jednak było coś takiego, że obecnie nie było pani prezydent Hanny Zdanowskiej, było na Europie, to jednak rzecznicy i cały sztab PR-owy tak zrobiło, że ta grupa i tak się była rozbita. I nie da się ukryć, że podczas protestu, jak byli Państwo zaproszeni na jakieś pierwsze rozmowy i tak dalej, non stop miasto dąży, to jest logiczne z punktu... Dzieli rząd. Dzieli rząd, żeby Państwo po prostu rozbić. Ze względu na ulice, problemy, kwestia zagrzebienia też była pewnego rodzaju elementem rozbicia, dlatego że ktoś po prostu kiwnął głową, okej, mam zniżkę ze względu na bonifikatę, ze względu na zagrzebienie, to już jestem w innej grupie i już mam jakąś taką ulgę. I to jest kwintesencja tego całego, bo Państwo, oczywiście pomimo tego, że są różne budynki, różne problemy, różne oczywiście też Państwa są czynsze, to jednak Państwo jesteście jakąś grupą społeczną, zwartą, która może wywierać pewnego rodzaju presję, czy to na Urząd Miasta Łodzi, czy po prostu te całe tematy są jakoś w obiegu medialnym. Jak na razie to efekty są marne. Ja to rozumiem, tylko jeżeli ja widzę, tak, że jeszcze Urząd Miasta Łodzi będzie starał się Państwa rozbić, to już efektów nie będzie w ogóle. Ale to jest zasłówka i żeby właśnie stworzyć jeszcze między nami jakiś konflikt. No rzeczywiście, tak? Czy pani, a pani to ma bonifikatę z odległości, a ze skrzypa, a z centralnego? Trzeba tak pomyśleć. Nie, ja rozumiem. Oczywiście, ja sobie zdaję z tego sprawę. Poza tym kwestia tego grzyba to jest oczywiście paradoks taki, że najłatwiej jest coś takiego podpisać, później ktoś przyjdzie, zamaluje i dziękuję, tak? I już jest tak zwany pseudoremon. Jest pseudoremon. Ale właśnie jeszcze a propos tego grzyba, że nie mogę wejść w słowo, bo okazuje się, że na przykład u nas na Liściastej nie ma tak, że to jest grzyb, czy tam jak go określić, leś, czy cokolwiek, i jest z tego tytułu zniżka. Administracja zrobiła przetarg i przyszedł mykolog, żeby ocenić, czy rzeczywiście mieszkania są zagrzybione, czy nie. Ale jest oczywiście zrobiona sztuka dla sztuki. Przetarg był zrobiony tak, jakoś tam, no nie wiem, maj, czerwiec, po naszych protestach. I teraz Państwo byli koniec lipca, bądź początek sierpnia, kiedy jest piękna pogoda. Mieszkania są wietrzone i sam Pan Mykolog stwierdził, że ta ekspertyza w ogóle nie ma najmniejszego sensu. Ale pieniądze się wydało. Pan musi o tym wydać i oczywiście urzędnik a jesienią nie mogą przyjść, ponieważ też mają umowę z miastem zawartą. Drodzy Państwa, polityka mieszkaniowa miasta, to tak jak kiedyś powiedział Jan Pietrzak, kiedy zajmował się kabaretem, nie polityką, że to jest pijany sen chorego idioty. Dlatego nie dziwmy się, bo możemy mieć jeszcze więcej do płacenia, no bo tak wydajemy pieniądze, no to nam... Nie, to jest po prostu Czy to jest duży problem, trudny, zazwyczaj w miastach, nikt się na tym nie chce, nikt się nie tym zajmować, tak? Zostawia się to tak, jak jest, ewentualnie tam próbuje się trochę mieszać. Pan prezydent Tomaszewski powiedział dobrze, są ludzie, którzy mieli pewne wizje, pewne rozwiązania. Przychodzi ktoś inny i to wszystko idzie do kosza. Ale, to nie, ale teraz tak, byłoby takie pomysły. Z pomysłem, ale tak. Też się nie zgodzę, że nie ma ludzi, się są ludzie, biorą za to pieniądze. Przecież są ludzie w Orędzie, którzy biorą pieniądze. To też nie są, owszem, ale też nie ma co generalizować. Czy też jest bardzo wiele osób, które jednak ma jakiś pomysł i chce tych rozwiązań. Tak? Tylko, że Państwo prawdopodobnie jeszcze do nich nie dotarliście po prostu. Może po prostu, nie wiem, stół mieszkaniowy ogromny, cokolwiek, czy Komisja Dialogu Społecznego Obywatelskiego, bo w są Komisje Dialogu Obywatelskiego, tak? No dobrze, ale jaki sens, jeżeli robi się sztukę dla sztuki, no mówię, no chociażby... No takie spotkania robi na 7 miesięcy. Tak, nie ma to jest sztuka dla sztuki. Ale nie ma de facto organizacji pozarządowej, które by Państwo reprezentowała. Jest jakaś... No mi się wydaje, że to jest potrzebny jakiś nadzór zewnętrzny, ponieważ tutaj pani mówi tak, mykolog przychodzi i nie sporze, tak? Ja tutaj prozaiczny przykład podam. Zgłaszałem, żeby wycięli krzaki, przerzedzili w kamienicy, która należy do zasobu. Przyjechała ekipa z kosiarkami do trawy, siedzieli 4 godziny pod płotem, zakładam, pieniądze za to wzięli.
Czyli kwestia jest nadzoru i racjonalnego wydawania i rozliczania administracji, bo administracja bardzo często wydaje decyzje, zresztą tak samo jak tutaj eksperci te ekspertyzy wyceny mieszkań, na podstawie dokumentów czy jakiejś wizji swoich własnych, a nie wizji lokalnej bycia na miejscu, tak? Tak, i tutaj brak nadzoru jeszcze raz, no. I rozliczania. I też, no Państwa, sprawa... I potem pytanie, gdzie pieniądze? No właśnie pieniądze są u ekologa, u firmy, która udaje, że coś robi. To jest bardzo prosta sprawa. Okej, jest też pytanie, czy tutaj jakakolwiek Państwo się spotkaliście z jednostką decyzyjną, która miała wiedzę po prostu na ten temat, tak? No bo Państwo zostaliście tutaj w spadku po byłym wiceprezydencie. Nie wiem, czy tutaj Pan wiceprezydent Piotrkowski już zyskał tą wiedzę. Nie wiem, to Państwo rozmawialiście. Ale jaką wiedzę? No właśnie, tak. Znaczy, no właśnie, pan wiceprezydent Piotrkowski w jednym z wywiadów powiedział, że wiedza miasta na temat lokali komunalnych jest znikoma. To jest że on po prostu musi z tematem się zapoznać. Tak, musi się zapoznać. A jak długo to zapoznawanie to znaczy? Tak, słyszałem. Warszawa na przykład przez 2,5 bodajże roku prowadziła taki program Poznaj swojego najemcę. I na woli znaleziono 2-letnie zwłoki kogoś, kto nie płacił czynszu. Okazało się, dlaczego nie płacił czynszu. I no niestety taka sytuacja, że jest brak inwentaryzacji i brak bezpośredniego kontaktu, czyli to, co Państwo mówicie, ale w końcu mające poznali. Nie chodzi ale, się ale, lokalnie, tak? Ale właśnie chodzi o administracji, zarządcy nie zależy na tym, żeby poznać najemcę. Proszę Pani, jeżeli ja chodzę do administracji, dzwonię, widuję się z urzędnikami, to oni mnie znają tylko dlatego, że ja jestem uciążliwa, opiekliwa. Że pani do nich chodzi, a nie Nie oni do mnie. To jest to, czym się mówiłem. Nie znają zupełnie swoich rejonów, zarządzanego swojego mienia. Podejmują decyzje z biurka, tak? Ale są prezydenci, wiceprezydenci miasta, a nie kosmosu. Czyli zarządzają jakąś jednostką, prawda? No dobrze, ale Państwa kwestia nie mogła dostać innego wiceprezydenta, no bo kto miał to dostać? Tomasz Tren nie mógł tego dostać, dlatego że on, jego kompetencje są ucinane. Tak? I teraz oczywiście walczy z panią minister Zalewską. Ale pomijając, kto to dostał, dlaczego pozwolono panu Jabłońskiemu wydać taką decyzję, że podnosi nam za wysoko czynsz? To jest to pierwsze. Nie przyzwolenie, ta grana miejska pozwoliła, zapisano, tak? I pani prezes mogła nam. No tak. Dam głos. Dzień dobry. Ja jestem mieszkańcem wspólnoty Piotrkowska 71. Byłem uczestnikiem debaty poprzedniej miesiąc temu tutaj i mogę Państwu powiedzieć, że jestem trochę zdziwiony Państwa nieefektywnością w zakresie wywierania uciążliwości na urzędników w mieście, bo my na przykład mniej więcej od listopada zeszłego roku weszliśmy w spór z Urzędem Miasta i z najemcami, którzy od Urzędu Miasta lokale wynajmują w naszej kamienicy na Piotrkowskiej 71. Bo wykryliśmy na podstawie dostępu do informacji publicznej, że jeden z właścicieli szeregu lokali gastronomicznych na ulicy Piotrkowskiej wynajmuje lokal od Urzędu Miasta o powierzchni 170 metrów i w roku 2010 płacił za niego 12 tysięcy złotych, a w czerwcu 2016 roku 6,5 tysiąca złotych. Co więcej, po drugiej stronie bramy jest drugi lokal, gdzie był monopolowy. Był mniej więcej 20% mniejszej powierzchni, chyba 150 metrów. I tam czynsz wynosił w 2010 5200, a w 2016 roku wzrósł prawie do 6000 zł. I myśmy zaczęli grzebać przy tym temacie, bo chcieliśmy ustalić, jakie były przyczyny do tak dużych rozbieżności wysokości stawek dla najemców lokali. Okazało się, że lokal ten, który dostał większą zniżkę, został sprzedany pół roku po tym, jak tą ostateczną zniżkę zatwierdzono i ustalono, że nie ma podstaw prawnych, które by jednoznacznie wskazywały, czemu taka zniżka została przyznana. I 14 lipca tego roku prokurator Mirosław Moskwinek przysłał na adres naszej wspólnoty zawiadomienie o wszczęciu śledztwa. Sekretariat prokuratury zawiadamia państwa jako zawiadamiającego, że postanowieniem prokuratora rejonowego Łodzi Śródmieście w Łodzi z dnia 13 lipca 2017 roku wszczęte zostało śledztwo w sprawie dotyczącej przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Łodzi oraz w Zarządzie Lokali Miejskich, to jest o czyn z artykułu 231 Kodeksu Karnego. I uważam, że Państwo też tą drogą powinni iść, bo
przecież was jest tyle, każdy dysponuje jakąś wiedzą i wydaje mi się, że jeżeli w państwa jest cała masa, to można w niewielkim stopniu na przykład iść do dobrego prawnika, który byłby w stanie państwu pomóc opracować i może sporządzić pisma, dzięki którym mogliby państwo zażądać informacji dla was ważnych, bo uważam, że to, co się dzieje w mieście Łodzi na podstawie funkcjonowania oddzielnych wydziałów miasta Łodzi, daje mi prawo sądzić, że są to księstwa udzielne. Każde sobie robi jak chce i nie ma na tym generalnej zsynchronizowanej kontroli. I bardzo państwa zachęcam do tego, żebyście po prostu się skupili na tym, co jest dla was ważne. Nie zadawajcie pytań dlaczego, tylko dążcie do ustalenia faktów, na jakiej podstawie to zostało wydane. I zapewniam państwa, że no, po jakimś czasie, nam to zajęło od listopada teraz do czerwca, to jest ponad 9 miesięcy, no, ale coś zaczęło się dziać. Nie wiemy, czy będzie wszczęte dalsze postępowanie, bo przy moim zawiadomieniu, które ja składałem do CBA w Warszawie, to niestety prokuratura umorzyła. Mimo, że te same złożyłem uwagi, co jeden z naszych sąsiadów, którego pismo teraz zostało uwzględnione. Więc nie należy się poddawać. A kiedy pan składał? Słucham? A kiedy pan składał? Walentynki, pamiętam. Teraz. Proszę pana, to ja panu odpowiem taką rzecz. My tutaj z Janowa napisaliśmy kiedyś takie pismo, proszę pana. To było stricte takie pismo procesowe. Tak. Do pani Zdanowskiej jako skarga, ale w formie pisma procesowego, kiedy było powiedziane, co zarzucamy? Zarzut i dowód. Tak. Proszę pana, to po prostu nie było żadnego odzewu. Mało tego, zanieśliśmy to do NIK-u. Wiemy, że my jako podmiot nie jesteśmy stroną, ale chcieliśmy zainteresować, bo NIK może to zrobić w ramach takich swoich nadzwyczajnie kompetencji, że na przykład dostaje ileś takich wniosków od ludzi i oni sami występują. Bo my jako ludzie lokatorzy nie jesteśmy stroną, więc ja rozumiem. NIK po prostu, no oczywiście nas ładnie wysłuchali i tak dalej, oczywiście nie wiem, czy to poszło wie pan do kosza, czy poszło do tego. Byliśmy w SKO, proszę pana. Też nie. Każdy po prostu odsuwa ten problem. I ja tu na początku zasygnalizowałem do pani, że należy pisać to takie, jeżeli na przykład dom jest w złym stanie technicznym, pisać do straży, czy pisać do nadzoru budowlanego. I ja uważam tak, to co pan powiedział, się z panem zgadzam. Niech przyjdzie strażak X i niech napisze, że ten dom jest super, hiper, jest bezpieczny. Ja się z panem nie zgadzam, bo mamy taki problem właśnie w naszym lokalu. Jak się zawali, kto? Ja panu powiem tak. Pan mówi, że my żeśmy z lokatorami wydębili od administracji ekspertyzę naszego bloku. I się okazuje, że ta ekspertyza jest diametralnie różna od tego, co administracja ma w papierach. I administracja, jak na nasze pisma, opiera się na swojej. I ja idę ze swoją i proszę pana, co jest? Zmiana decyzji jest ze strony administracji. Czyli takie wystąpienie, że ja mam swoją ekspertyzę zrobioną, mam pewien skutek, bo wie pan, mało ludzi się jest takich odważnych, że powie, dobra, jak się zawali, to ja pójdę siedzieć. Nie, dlaczego ja mam siedzieć za kogoś? Więc jeżeli ja uważam tak, co nam szkodzi? Jeżeli mamy złe domy, mamy złe mieszkania, piszmy, niech straż tego. Później, wie pan, możemy sięgnąć do tego. Ano, proszę pana, zawalił się gdzieś dom. Zawalił się dom. Ja pisałem w tej sprawie. No to wie pan, pójdę do prokuratury, złożę im. Niech opek. Może będzie klimat sprzyjający, bo wie pan, teraz to tak pan mówi, że no tak, jedni umierzyli, no byłby taki klimat. Sądy były rozgrzane. Wie pan, jak znaczy, ja to pan raczej mówią o tym samym. Pan Maksymilian mówi właśnie, idźcie, składajcie. No, do straży miejskiej, do nadzoru, no, do prokuratury. Zalejcie ich pismami. Nie do pani Zdanowskiej, ilość odpowiedzi, jaka do prokuratury. No. Zaczną państwo otrzymywać na początku wzajemnie wykluczające się odpowiedzi. I trzeba złapać te miejsca, które różnią się w interpretacji faktów. I potem naprawdę, no, można trafić do dobrych prawników i oni państwu pomogą. Chodzi o to, że nawet prawnicy w Łodzi boją się podejmować działania przeciwko urzędowi miasta ze względu na to, że tu żyją, pracują i mają jakieś biznesowe i mają jedną czwartą etatu w Urzędzie Miasta. No dokładnie, tak. Ale naprawdę, proszę się nie poddawać, bo w końcu nikt lepiej o państwa domy się nie będzie troszczyć niż wy sami. Myśmy to dawno temu zrozumieli. Ja jestem urzędowi miasta wdzięczny tylko za jedno, że strasznie zintegrował tych w naszej wspólnocie, którzy uznali, że będą się... 21 jest mieszkań prywatnych. Ale widzi pan, nam już w ramach tego, że proponuje się nam wykup mieszkań, to jeszcze nam oczywiście utrudniają, bo się okazuje, że w tej chwili musi być przynajmniej 50% powierzchni
do wykupu chętnych lokatorów, czyli jak będzie 40-30, to już też nie możemy wykupić. Proszę postępować, jak chłop drzymała robi. No. Na zasadzie trochę tu, trochę cały czas do przodu. Cały czas staramy się. Ale tu pani nawet nie może być w wspólnocie. To wszystko zależy od nastawienia. No. To jest stan umysłu. No, jeżeli pani uważa, że pozwoli się pani traktować tak, jak oni panią traktują. To znaczy, ja nie pozwalam na to. To proszę się zintegrować, front stworzyć i iść jedną ławą. I no uda ale się jeżeli to. Nam wszystko przepisami i to, że ustaliła Rada Miejska, że właśnie musi być te 50 parę procent. Pani, myśmy pisali pisma nawet do kancelarii premiera i też dostaliśmy odpowiedź, że przekazali sprawę do rozpatrzenia w Łodzi i wtedy Urząd Miasta trochę zmienił podejście. U nas na Olechowie nie ma gruntu. Ja będę jednak bronić tego postanowienia, dlatego że przez tą dziką organizację, którą się cóż wywołała, nie dostałam już i powiem tak. I powiem tak, szanowni państwo, bardzo często miasto nie może przeprowadzić remontu w mieszkaniach albo po prostu, dlatego że jest już wspólnota mieszkaniowa założona i miasto po prostu musi mieć stuprocentową własność, żeby cokolwiek z daną kamienicą zrobić, tak? I tutaj jest ten problem oczywiście i on istnieje, że miasto w tej chwili stara się uporządkować własność tak, żeby osoby, które są właścicielami mieszkań, były w jednych budynkach, a inne budynki, żeby były... Ja się stają kompletnie mieszkań. Nie. Ja też nie. Tak. Nie. Ja powiem tak, jeszcze nie powiem. Ja mówię, znaczy może inaczej, ja się trochę jakby wysuwam ze swojej roli, bo ja nie mówię, czy się z tym zgadzam, czy nie zgadzam, tylko jaka jest logika tego, tak? Że chodzi o to, żeby nie prywatyzować, na przykład nie było takiej sytuacji jak w jednej z kamienic, gdzie jest jeden lokal komunalny, no tak, który blokuje cały budynek. I teraz tutaj znowu brakuje tego narzędzia zamian, że osoby, które chcą na przykład mieć własne mieszkanie i chcą wejść w tą własność, dlaczego one nie mogą po prostu być zamienione i trafić do tej wspólnoty, gdzie mogą sobie wykupić mieszkanie. Moim zdaniem mogą. Państwo tak na marginesie podejmowali kwestię tego programu remontowego. Tak, program remontowy już został wprowadzony także do Żapalki. No. Tylko potem nikt go nie realizował. No właśnie. To są sprawy, które powinny być realizowane przez prawnych administratorów zasobu mieszkaniowego. Oni powinni tym zajmować. Ale dlaczego się z panem nie zgadzam? Pani Sala sobie zaprzecza. Dlatego, że jeżeli chcieliśmy mieć mechanizmy pozwalające na remonty i rewitalizację, to ustawa, to zapewne ta rewitalizacyjna, ona przez lata była nieuchwalana z jednego prozaicznego powodu. Że na końcu chciano, żeby dołożyć miastom pieniądze. I minister finansów mówił, nie ma pieniędzy i cała ustawa szła do kosza. Uczestniczyłem wielokrotnie w tych pracach. Teraz wreszcie zrozumiano, że poza pieniędzmi są również mechanizmy przeprowadzania tej rewitalizacji. I ta ustawa właśnie pozwala na to, żeby nawet jeżeli jest jeden lokator, który nie będzie chciał uczestniczyć, a będzie właścicielem, można podjąć tę rewitalizację. Można powiedzieć siłowo, ale może. Różne jest takie narzędzia zostały wprowadzone. I dlatego uważam, że dzisiaj w Łodzi, tutaj być może się różnimy również ideologicznie, ale naprawdę duża część osób, która chce wykupić mieszkania, powinna wykupić te mieszkania, mieć te bonifikaty. W Państwa przypadku mieszkań, które nie były remontowane od początku, a transferowane były pieniądze na remont gdzie indziej, to państwo powinno być kompensowane poprzez te wysokie bonifikaty bez żadnych ograniczeń. Czy było jedno, czy dwa mieszkania, trzeba wykupywać. Natomiast mechanizmy przeprowadzania remontów i rewitalizacji to oddzielny problem, ale już na szczęście w tej ustawie przynajmniej w jakimś zakresie... Nie obejmuje specjalna strefa rewitalizacji, nie obejmuje Jadłania i Orechowa. Ja to rozumiem, tylko że akurat tam nie ma takiego problemu. Była odwrotna sytuacja, że często gmina, nie mając pieniędzy, blokowała wspólnotę, żeby remontować, a nie odwrotnie. To właśnie członkowie wspólnoty napędzali, żeby jak najszybciej to remontować. I uważam, że państwo, stając się właścicielami, będą lepiej to robić, a przede wszystkim będziecie nadzorować sposób zarządzania tymi pieniędzmi, własnymi wpływami i przeznaczania tych pieniędzy. I dlatego te porównania są takie, że w mieszkaniu komunalnym
nalicza się komuś stawkę i okazuje się, że właściciel mieszkania w tym samym, w tej samej wspólnocie ma o wiele niższy czynsz, 200-300 zł niższy niż ten lokator komunalny. To jest absurd. Ten absurd powinien być zweryfikowany poprzez dobrą kontrolę systemu zarządzania. Ja już o tym mówiłem, o tym zarządzaniu powinno się w tym zakresie wiele zmienić. Państwo powinni stać się właścicielami, kto chce się tym właścicielami. Natomiast niewątpliwie ten aspekt socjalny powinien być podjęty w zakresie dużych prób czynszowych w stosunku do rzeczywiście osób w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Bez tego żadna reforma się nie powiedzie. Powinien czynsz odpowiadać po pierwsze realnie utrzymania tych budynków, a tu zacznie wchodzić rynek. Bo dzisiaj nie ma rynku, dlatego ci prywatni deweloperzy, że powiem, mają o wiele większe możliwości, bo skoro gmina jest tak droga w swoich czynszach, prawda, no to ludzie... Albo gmina nie ma czym dysponować. Albo gmina ma takich zarządzających, że nie dbają o tą własność spółki. Jak pan mówi o tym, że nie ma rynku, a przecież my tu mówimy od kilkunastu lat, z tej rozmowy wynika, że ci, którzy rządzili niezależnie od partii, po prostu nie potrafili, nie chcieli, albo nie umieli dbać o tą wartość. Po całą historię opowiedziałem, że po pierwsze, niewątpliwie zaległości były jeszcze z poprzedniego ustroju. Po drugie, że później zaczęto kombinować, wyjmować najlepsze kęsa ale kiedy już wyrównaliśmy te rachunki, kiedy już... Ale gdzie były, kiedy były wyrównane te rachunki? Jak były kombinacje, to żadnych rachunków nie było. Ale to nawet panu mówiłem. No pan mówi, że coś się wyzerowało, tylko później... Wyzerowaliśmy w administracjach nieruchomości. Mniej więcej w latach 2007-2008 były wyzerowane te długi. I od tego momentu trzeba było pójść krok dalej w zakresie reformy czynszowej. Ale autentycznej reformy czynszowej z ulgami, a równolegle prowadzić konsekwentnie proces prywatyzacji. No dobrze, a w 2010, rozumiem z pana historii, tak dwa władze dbały. W 2010 zamieniono zakłady budżetowe, zakłoniono zakłady budżetowe, jednostki budżetowe i przetransferowano pieniądze. No dobrze, ale że niech pan nie mówi o tym, że nie ma wolnego rynku. Nie ma ludzi, którzy dbają o miasto jako dobro wspólne. Jeżeli byłaby reforma czynszowa prowadzona, efektywna, pozwalająca na to, że z jednej strony jest dobrze zarządzany zasób, a z drugiej strony czynsze są realne, użyciem ulg, to wtedy konkurujemy na rynku i wtedy każdy odnajduje mieszkanie dla siebie i nawet nie boi się, bo często bywa tak, że być może... No dobrze, a niech mi pan wytłumaczy, jak to się stało, że w 2010 roku zrobiono taką kombinację. Od tego problemu. Jeżeli ten, którego stać na to, żeby płacić sobie mieszkanie w spółdzielni, w zasobie prywatnym i korzysta z ulgi uśrednionej, czynszowej w zasobie komunalnym, to uważam, że to jest nie w porządku, że on powinien mieć czynsz realny. I tłumaczyłem panu cały czas, że w Łodzi trzymano tę linię uśredniego czynszu i w zasadzie wszyscy tracili. No korzystał tylko ten, nie, o dobry... Dlaczego zrobiono w 2010 wspólny worek? Proszę? Dlaczego w 2010 zrobiono wspólny worek? Mówiłem, ponieważ chciano zrobić kombinację pod tytułem wykorzystanie pieniądze do tego, tak? Żeby wykazać je jako pieniądze miejskie, wpływy, ponieważ miasto zaczęło zaczęło coraz bardziej się zadłużać, w związku z czym próbowano w ten sposób pokazać, że nie ma tego długu, no bo mamy większe wpływy, to po pierwsze, wskaźniki wtedy bardziej rosły nam, jeśli chodzi o ceny zewnętrzne, a co najistotniejsze w tym wypadku, to to, że te pieniądze nie trafiały w całości z powrotem. Nie, no dokładnie o tym mówimy, tak. Ja rozumiem, że nowa władza, która rządzi do dzisiaj, nie zrobiła nic symboliczne. Ale paradoks jest taki, że propagandowo myślicie dokładnie odwrotnie, a czyny są zupełnie... A jakich metod użyto wtedy, że ten dług zlikwidowano, wyzerowano? Co zrobiono? Spłaciliśmy ten dług. A jak, z czego? Dobrze, to miasto. Kto spłacił? No i mieszkańcy. No, dobrze, to miasto. Czyli my teraz mamy do 50 zł średnio miesięcznie i podwyżkę. W przyszłym roku będziemy mieć
w kolejne i w ten sposób będziemy spłacać. Bo miasto tak kombinuje. Bo miasto tak kombinuje. Pani się pyta, że to jest 160% czynsz. To już pani jest spłacone zadłużenie. Poszedł mechanizm dalej, tak? To znaczy, że zamiast wprowadzać konsekwentnie już te zmiany nadal są długi, czynszowe, wyzerowanie są długi, więc nadal będziemy... Drodzy Państwo, a ja to widzę... Dobrze, tak. Mamy 10 minut, więc kończymy powoli podsumowanie. Proszę Państwa, pierwszy głos podsumowania. Tak, ja to widzę w ten sposób. Przedtem był Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tak? Przekształcił się w administrację nieruchomości, ta się przekształciła w zarząd lokali miejskich i żadna z tych instytucji jak nie dbała, tak nie dba o nas mieszkańców. A miliony na przekształcenia poszły. Dokładnie. I tej administracji. A koszty tego ponosimy cały czas dokładnie. Ale każda z tych instytucji miała inne warunki finansowe. Coraz bardziej ograniczająca, a jednocześnie destrukcję organizacyjną. Więc ma ale co nas to w sumie no właśnie, ale Państwo muszą to wiedzieć, no. Tak, no ale właśnie, a po to się skrzyżyli, żeby o tym się dowiedzieć. Tak. Ale ja Panu coś powiem, przed tym jak problemu, tak? Że jeden władza wykorzystuje to po prostu przeciwko samym mieszkańcom Łodzi. Ja tu przyszedłem po to, żeby także Państwa wysłuchać. Przy okazji nie uciekam od tego, żeby mówić... Ja chciałam coś powiedzieć. Przedtem, jak była administracja, pieniądze żeśmy wpłacali do administracji, jak się poszło, że coś, żeby przyszli naprawić, bez słówka. W tej chwili o nic się nie można doprosić, bo oni się tłumaczą, że nie mają pieniędzy. I proszę iść do pani prezydent. Więc te pieniądze cały czas idą do Urzędu Miasta i no to co? Oni co chcą to robią, a my nie możemy coś innego. Ja jestem administracja, żeby te pieniądze były przeznaczane na te remonty, a nie żeby sobie pani Zdanowska czy tam jego jej współpracownicy decydowali, że sobie... No to teraz tak, nas wprowadzali do bloków pierwszych na Olechowie, pierwsze bloki w 2001 roku. I powiedziano nam, że bloki są ocieplone. Całkowicie. Który rok? 2001. Ponieważ mój brat pracował na budowie i wstawiał następne bloki i od razu mi powiedział, słuchaj, wasze bloki, 5 bloków jest nieocieplonych. Było zebranie u nas przed blokiem, ja powiedziałam, po prostu ludzie mnie chcieli zabić. No i co pan mi takiego powiada? Przecież to są bloki ocieplone, bo mają ten gryzik, tak jak na tamtych blokach. Się okazało, że nie ma. Jak po ja trzech... Ja tam wierciłem otwór w ścianie, żeby przekonać. No dobrze, ale ja się pewnie zgadzam, że powinno to być wykonane. Trzeba to wyegzekwować. I niech pan teraz słucha. Po trzech latach ściany się usunęły, i u mnie w mieszkaniu można było rękę wsadzić i wyjść na zewnątrz do tego, tak, między ścianami, bo ja mam ścianą szczytową. Było cieplane. I powiadomiłam administrację, przyszła komisja, wszystko. Co pani takie głupoty to gada tam? Wzięli drabiny, zaczęli pukać. Dziury. Od strony tego, ulicy, żeby zobaczyć, czy są dziury. Jak się okazało, wpadł im jeden młotek, drugi młotek, wszystkie narzędzia, które mieli, bo wszystko im tam wpadło. Jak się okazało, tam jest taka dziura. I dlatego u mnie ściana się rozeszła i ja mogłam sobie tam rękę wsadzić. Ale na pewno w papierach jest ocieplenie. Papierach na pewno. I wie pan, później... Trzeba to rozliczyć, a też nie wyegzekwować naprawę, ale... Ale nie, ja już to, już mi to zrobię. Ja wiem, tylko wie, głównie chodzi, bo mówimy o mechanizmie. Mechanizmy są tajne. Tak, tak. Albo za pieniądze wycielone na trzymanie zasobów. Wpłaty z czynszów, to co miasto dopłaca, deklaruje, ze sprzedaży majątku części. Bo przecież jak myśmy wprowadzili, myśmy jako jedyne miasto wprowadzili w skali kraju sprzedaż lokali użytkowych. Bo większości miast nie sprzedawało.
Myśmy zgodzili się, byliśmy przeciwni, tylko sprzedaży na Kwiatkowskie i Frontowe. Pani Zanowska to zmieniła, są sprzedawane również te Frontowe lokale, ale te pieniądze ze sprzedaży tego majątku szły na remonty. Jeżeli w tej chwili jest tych pieniędzy mniej niż 10 lat temu ze strony miasta, no to oznacza, że jest transfer na zupełnie inne wydatki i to trzeba wyegzekwować. Dlatego przyszedłem do Państwa, żeby Was poinformować, jakie są kwoty globalne, gdzie znikają, dlaczego znikają, że są też zmiany mechanizmu i trzeba to zmienić. A przy okazji trzeba ratować to, co zostało w tym czasie spowsute. Państwu sprzedać lokale, jak chcecie kupić, to za dużą bonifikatę. Tam, gdzie trzeba remontować, ale pieniądze wydzielić, żeby nie były ale to wie pan, jeżeli, ale dobrze, no 5 lat temu ocieplali. Dlaczego nie ocieplili wszystko, tylko ocieplili tam szczytowe szczyty. I pan jeszcze, pan Trela, to mnie powiedział, to proszę panią, my żeśmy wydali 400 tysięcy na wasze bloki. Ja mówię, ale to co pan ze swojej kieszeni wydał na to? Tak do mnie powiedział Trela na tego. Ale no więc proszę, szkole tam podstawowe wystarczyłoby, żeby robiła to, jak tak można robić. Czas, że nas oszukano, płaciliśmy tyle samo za wszystko, co mają ludzie ocieplone, a później nam powiedziało, proszę panią, no jak wy chcecie nie mieć grzyba, skoro wy nie otwieracie okien, a jak ja mam na rękę ścianę w sumie. Mało tego, w niektórych lokalach przyszli dziurki w wierci w framugach okien. No. Dobrze, ja przepraszam bardzo. Bardzo pani dziękuję za ten głos, bo po prostu... Mówiący jak jest. Tak, bardzo pani dziękuję za to, że pani powiedziała też o tym, od kiedy to się ciągnie, tak? No to tak, 2001 od 2001 roku. Proszę sobie sprawdzić, kto wtedy rządził, tak? Więc po prostu żadna z ekip moim zdaniem nie była przez te lata w tym zakresie porządku wobec mieszkańców i miasta, tak? Znaczy, mnie odpowiedziano, że pan Kropiwnicki nie kazał ocieplać tych 5 bloków, ponieważ to są nowe bloki z cegły, więc one będą, proszę panią, będą żyły lata a lata. Dobrze, ja przepraszam, bo jest 20:30, bo winniśmy kończyć. Ma pan winnego. Nie mam winnego, tylko po prostu jeżeli mówimy o tym, kto jest winny, to nie, że system jakiś, tylko po prostu konkretni ludzie, którzy nie byli rozliczani przez poszczególne, przez mieszkańców, a rządzili w tym mieście. I teraz ta sama sytuacja jest. Jakby teraz znaleźć tych ludzi, obtoczyć ich w Smolę, Pierzu i tak poznać przez Piotrkowską, jakby i tak to w naszej sytuacji nic nie zmieni. Ja powiem, czego brakuje moim zdaniem, tak? To znaczy brakuje jasnej, transparentnej informacji do państwa, tak, skierowanej. Bo nie wiecie, rozmowy miasta z nami. Rozmowy miasta z państwem, tylko na przykład tak. Z tego, co ale tak, od państwa. Aktywnych rozmów, nie dlatego, że sobie porozmawiamy, tylko rzeczywiście, żeby urzędnik rozumiał problem. A to, co brakuje tutaj urzędnika miejskiego, to mówi samo za siebie. To jest kłopotwo. To jest ignorancja. To jest ignorancja, tak. Nieraz byłam w takiej sytuacji, że po prostu byłam jedynym chłopcem do bicia wystawianym w momencie, kiedy pracowałam w administracji publicznej i chcę powiedzieć, że to jest po prostu bardzo trudna rola, tak? Bo nie wiem, państwa jest cała sala, a ten człowiek byłby tutaj jeden. Ale jeżeli że też można państwa rozdrobnić, powiedzieć, tak. A nie wiadomo, czego wy chcecie, i tak? Nie mówicie jednym głosem. Więc jakby to my mówimy, no na przykład nie zasta, ale chcą kupić mieszkanie z dużą bonifikatą. Ani nie chcą ich wyremontowani, żeby mieliby tylko wyremontowane od nowa. Kto inny? Nowa polityka mieszkaniowa ma polegać na tym, że startujemy od zera. Nie do umów na czas nieokreślony, że się stosowało, to dla tych najemców, którzy będą mieli nowe umowy podpisane. Będą z jakby zaprzedzeniem widzieli, jakieś warunki przeszkadzają. To są postulaty nasze. Prosta sprawa. My wspólnotą samorządową i teraz mamy ograniczone zasoby.
skapitalizowane. Więc trzeba na to patrzeć jakby trochę szerzej też, tak? I wydaje mi się, że takiego spojrzenia też dziękuję za to, co pan radny mówił. Państwo nie podejmujecie fundamentalnej sprawy. Dlatego przyszedłem tutaj, ponieważ chociaż zajmowałem się sprawami samorządu łódzkiego od lat 90. na pierwszej kadencji. Potem byłem gdzieś tam, funkcjonowałem w tych obszarze korporacji samorządowych od 2002 roku, 2002. Jest pewna logika zdarzeń. Były różne zaniedbania. Potem chcieliśmy to wyprostować. Tylko dramat polega na tym, że w obecnej sytuacji mówi się, że jest świetnie, ale mało tego, perfidnie mówi się, że to właśnie w tej części mieszkaniowej jest świetnie. To się rewitalizuje, ale jest dokładnie odwrotnie. A ja tutaj przyszedłem po to, żeby właśnie powiedzieć, gdzie są pieniądze. Każdy z Państwa powie, trzeba wyremontować. A ja mówię, skąd brać te pieniądze? Po pierwsze, z dobrej polityki czynszowej, że ci, którzy wstać na to, to powinni płacić czynsze realne, a ci, którzy są w trudnej sytuacji materialnej, muszą mieć ulgi w zasobie komunalnym. I to wtedy wytwarza się również rynek czynszowy. I co ważniejsze, że trzeba również w systemie gospodarowania finansami publicznymi w mieście wydzielić część mieszkaniową i mówić wyraźnie, to jest część mieszkaniowa, nie będziemy ją używać do innych celów, tylko do... I wreszcie ostatnia kwestia, racjonalnego przeznaczania i pieniędzy na strategiczne inwestycje w mieście. Dwa stadiony w mieście, na wschodzie i na zachodzie, mogły być świetnie sfinansowane z pieniędzy prywatnych. Trzy, bo jeszcze właśnie Żużrowy to już sam powoduje, żeby był, żeby pokazać, jak można tanio zbudować. Żużrowy jest za 43 miliony, a tu są po 150 milionów. Te pieniądze, ja nie mówię, że te stadiony mają nie być. Sam uczestniczyłem, żeby one powstawały. Panie prezydencie, a taki biedny Mediolan ma aż jeden stadion, no. A taka bogata Łódź ma. Ale Łodzi są konflikty, są konflikty tych... I ma dwa kluby, które ciągle grają... Głównie chodzi o to, że jeżeli mówimy o rynku, to te stadiony powinny powstać w oparciu o kapitał prywatny, ponieważ działalność komercyjna do tych stadionów mogła być zabezpieczenie dla tych inwestycji, a te pieniądze przeznaczyć na to, co jest istotą sprawy, czyli dobrze, na Panie Michale i Pan Piotr, na koniec. Jeszcze ostatnie słowa, co robić? Ostatnie słowa. Szanowni Państwo, teraz tutaj będę mówił jako przedstawiciel środowisk republikańskich wolnościowych, kontynuując tutaj wątek Pana. Przede wszystkim twórzcie społeczeństwo obywatelskie i walczcie o swoje racje oraz o to, żeby jakikolwiek wywierać wpływ na obecną władzę. To jest jedna prośba. Druga prośba to oczywiście patrzcie na, nie tylko na swoje portfele, również na portfele, ogólnie na budżet miasta, jak on się kształtuje oraz jak tutaj różnego rodzaju, tutaj jak pan wiceprezydent zaznaczył, jak pieniądze gdzieś uchodzą, czy gdzieś są wydawane różnego rodzaju bzdury. No i trzecia rzecz to jest taka też najważniejsza. Pamiętajcie o tym, że jednak na podstawie prawa, tutaj ja czytałem ustawę o samorządzie gminnym, czy o po prostu innych rzeczach, to jednak wy wybieracie tych polityków, którzy decydują o tym. I naprawdę bardzo bym Państwa prosił o to, żebyście też byli świadomym społeczeństwem oraz świadomymi wyborcami. I nadal, żebyście Państwo nie byli, to jest moja prośba, żebyście Państwo się nie podzielili. Bo inaczej, no to niestety to wszystko to, co tutaj będzie... Którzy nie kombinują, którzy nie kombinują, tych wybierzemy. Ale ja nie mówię, żeby na kogoś, tak? Politycy wszyscy mają piękne programy wyborcze. Nie, 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 ja muszę tego polityka kontrolować, że ja muszę na niego donosić do prokuratury. No wybraliśmy go, kurczę, ten człowiek ma pracować dla nas, bierze za to pieniądze. Dostał od nas mandat zaufania i to jest przykre. Ale jak pani go nie skontroluje, to go nie skontroluje. Ale dlaczego mam go kontrolować? Jak powinien być uczciwy i dzień jak zawsze. Oczywiście, że powinien być uczciwy. No to trudno jest to utopić.
Dobrze, pani może to będzie nauczka dla innych. Trudno, bo... Ja burwać jednego, proszę pana, się zastanawiam, czy na przykład zostaną ukarani za Amber Gold, czy zostaną ukarani za inne rzeczy. Na razie się tylko komisje, reprywatyzacje. Ja też bym chciała, żeby w Łodzi w końcu ten temat był poruszony, żeby znaleziono służby. No i powiedzcie mi, gdzie jest ta osoba, choć jedna, która poniosła konsekwencje tego? Ja nie wierzę, że ktokolwiek pójdzie siedzieć. No. Sprawa reprywatyzacji w Łodzi jest większa jak w Warszawie. Na przykład ostatnio, to tutaj dodam, bo a propos już zahaczę, wrześniową debatę Łodzianie decydują. Zastanawiamy się, czy nie poświęcić kwestii spółdzielni mieszkaniowej Śródmieścia. Miasto sprzedawało tej spółdzielni grunty, nieruchomości, w latach 2003-2009 najwięcej. Kto wtedy rządził? Szanowni panie, odpowiadam panu. To wynika z informacji publicznej, bo spytaliśmy Urząd Miasta o to, w jakich latach miasto, czyli nasze dobro wspólne, było sprzedawane na rzecz spółdzielni mieszkaniowej Śródmieście, no po prostu w wyniku to właśnie kombinacji zarządu te nieruchomości, ta ziemia się po prostu rozpłynęła. To teraz jak pan wywołał i pytał, kto rządził, to chcę poinformować pana, że sprzedaż gruntów spółdzielną to jest regulacja ustawowa przyjęta przez parlament. Gminy mogą na bazie tej regulacji ustawowej postanawiać bonifikaty po to, żeby przekształcać wieczyste użytkowanie we własność. I wieście, w kadencji lat 2002-2006 taka regulacja była ustanowiona, że wszystkie spółdzielnie, nie spółdzielnia śródmiejska, tylko wszystkie spółdzielnie mają prawo z tego skorzystać, a sami nawoływaliśmy mieszkańców spółdzielców, żeby korzystając z tego prawa zrobili sobie ulgę, ponieważ opłata za wieczyste użytkowanie jest dość wysoka i ona obciąża w czynszu te spółdzielnie. I każdy z tych spółdzielców po przeprowadzeniu takiej operacji przez spółdzielnię powinien także wyegzekwować od władz swojej spółdzielni, żeby to było odzwierciedlenie czynszu. Każda spółdzielnia mogła z tego prawa skorzystać, większość chyba nawet skorzystała. Co zrobiła spółdzielnia mieszkaniowa Śródmieście ze swoimi gruntami, no to jest sprawa oddzielna, tak jak każdej spółdzielni. Przypuszczam, że obrót tymi nieruchomościami był w każdej z tych spółdzielni, natomiast tu akurat była sytuacja spektakularna dotycząca wycięcia tych drzew, więc oczywiście należy to zbadać. Natomiast każda ze spółdzielni korzystała z tego i to było dobrodziejstwo. Tak jak inni mogli wykupić z bonifikatów mieszkania komunalne, inni mogli w spółdzielniach kupić za złotówkę spółdzielnie czy mieszkanie, tak samo spółdzielnie miały możliwość tego skorzystania. Stworzyliśmy takie warunki i uważam, że one powinny być, one były korzystne dla nas. Wszystkich spółdzielni. Ja się spółdzielni rozmawiają oddzielna kwestia. Będziemy o tym rozmawiać w wrześniu. Ja proponuję, że pan jednak nie podnosił kwestii, kto wtedy rządził, tylko jakim celu. Myślę, że to jest ważne, kto kiedy rządził, za co odpowiada. Panie Piotrze, rozpoczynamy. No to jest dziwne. Tak, ale z chęcią przyjdę, to tam będę powiem, bo pan przyniesie na historię. Dobrze. Panie Piotrze, ostatni głos. No chciałem przede wszystkim podziękować tutaj gospodarzowi Rzymu, że nas zaprosił, panu Rafałowi. Podziękować państwu, że przybyliście. Skrytykować dogłębnie urzędników z miasta, że nie przyszli. I chciałbym zaapelować, żebyśmy mimo lokalizacji, w jakich mieszkamy, mieszkańcy komunalni, naprawdę trzymali się razem, bo tylko nasza jedność może spowodować to, że do czegoś dojdziemy. Dziękuję. Bardzo dziękuję i zapraszam na wrześniową debatę. Gdyby była potrzebna jakaś pomoc w konsolidacji, w spotkaniu, w rozmowie, to też zachęcamy do zgłaszania się pana.